Dzień dobry. Do zobaczenia, mam nadzieję, za dwa tygodnie. Zaczynamy drugą część. Bardzo proszę o to, żebyśmy usiedli. A pana profesora i Piotra proszę, żeby wstali, przyszli i zasiedli razem z nami. Najwyraźniej jednego krzesła nie ma. No to weźcie drugie i postawcie. Tak. Już. Panie profesorze, zapraszamy. Pan profesor nam zanikł. Profesor Krzysztof Miszczak jest potrzebny. Bogusiu. O. Bardzo prosimy, panie profesorze. Są trzy i będziecie mogli wybierać. Zapraszam, mikrofony są dwa? Nie, też są trzy. Gdzie pan woli? Usiądźcie tam sobie razem albo jakkolwiek. Dzięki. Piotrze, jak rozumiem, poprowadzisz? Ja? Tak. Po to cię mamy. Pan profesor wyjmie wszystkie dowody materialne. Naprawdę. Okej, oddaję wam głos. Formuła, panie profesorze, jest taka. Rozmawiacie ze sobą w dowolnej formie od 40 do 60 minut, a potem rozmowa z salą. I myślę, że dzisiaj będzie długa i gorąca. Bardzo proszę. Tak, to wy wybieracie porządek. Dobra. Dobra, dobra. Szanowni panowie sobie ze mnie podadzą, bo to ona tak na stole. A można? Dalej, to można i to trzeba nawet. To już jest lepiej. To już jest lepiej. Tak jest. Tyle tego, że ta butelka cały czas stoi, a strona odwrotna. Panie radny aktorze, też panu wlać? Ja już sobie poradzę, potem już dziękuję panu uprzejmie. Co się stało? Sport to zdrowie, wiadomo, nie? Proszę, witam państwa bardzo serdecznie. Przypadł mi zaszczyt poprowadzenia tego spotkania i na temat dokumentu pod tytułem Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945. To jest reprint wydawnictwa z 1947 roku. Ja może tylko kilka słów na temat tego dokumentu powiem. A jego chyba główne jakby dane liczbowe i w ogóle generalnie co z tego wynika, to już pan profesor przedstawiony przez Juska chyba. I jakby odniosę się do tego, co tutaj na początku padło. Padło coś takiego, że no, komuniści zrobili coś dobrego i że jakby w tej debacie o stratach poniesionych przez Polskę w czasie wojny zrobili coś ciekawego w 1947 roku. To wyglądało troszeczkę inaczej. Co prawda komuniści uchwycili władzę w 1944 roku, ale ich władza nie była omnipotentna. Oni tak naprawdę no, byli w stanie opanować kierownictwa podstawowych ministerstw, niektórych centralnych urzędów, a trzeba pamiętać oczywiście o tym, że do wielu starostw, urzędów wojewódzkich, czy nawet centralnych władz Polski, czy Ministerstwa Administracji Publicznej, wróciło wielu przedwojennych urzędników. Pierwsza fala czystek politycznych zaczęła się dopiero gdzieś około roku 1947, a totalne czyszczenie no, z każdej osoby, która była w jakikolwiek sposób zaangażowana przed wojną w aparat władzy, czyli aparatu skarbowego, bankowego i tak dalej, i tak dalej. To jest rok dopiero 49, 50, 51. Czyli dane do tego, co w tym dokumencie jest przedstawione, zostało przedstawione wcześniej przez jeszcze
w dużej mierze przedwojennych, zestawione przez przedwojennych urzędników państwowych. To nawet jest widać dobrze, jak się w tym dokumencie od strony historycznej czyta, bo to jest chyba jeden z nielicznych dokumentów, który znam z 1947 roku, który omawiając konspirację polską w czasie wojny mówi, że najważniejszą i największą organizacją była Armia Krajowa. Tak, taki zwrot tam jest na pierwszym miejscu. Ci ludzie nie operują językiem komunistycznym, to jest niesłychanie ważne, oni operują danymi statystycznymi i nie meta językiem komunistycznym. Gdzieś padł, ten dokument był przedstawiony gdzieś publicznie, jeden z posłów, którego nazwiska nie wymienię, nazwał go dokumentem komunistycznym. Będę konsekwentny, cenię, szanuję go sobie, nie zawsze mówi najmądrzejsze rzeczy. Nie jest to dokument komunistyczny. I druga, jeszcze niesłychanie ważna sprawa. On operuje na płaszczyźnie strat ludzkich, które oczywiście też jakoś tam przekładają się na straty materialne, ale oczywiście zdaje się, że dzisiaj porozmawiamy głównie na temat tych spraw materialnych. I o ile od strony tych strat ludzkich ten dokument no już jakby musiał się liczyć z pewnymi realiami historii, i także przyjmował inne metody statystyczne. Otóż jeżeli chodzi o ludność generalnie Polski, no można było na skutek, państwo wiecie, dużych przemieszczeń ludności, tak, zasiedlania kresów zachodnich, utraty kresów wschodnich, podstawą metodologiczną było to, że porównywano stan z 1939 roku ze stanem w roku 1945, tak? Nie było innego tutaj narzędzia, tak? I tutaj globalne straty, jeżeli chodzi o inteligencję, o nauczycieli, no można było w ten sposób zrobić. I tutaj ta metoda badawcza niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa. No oni nie mogli powiedzieć, gdzie te ileś tysięcy oficerów straciliśmy, tak? Największą ilość, tak? Jest globalna liczba, ale o Katyniu nie mogło być mowy, prawda? Natomiast zupełnie inna jest metoda, jeżeli chodzi o liczenie strat materialnych. Jakby ze względów historycznych można było tych danych poszukiwać tylko na ziemiach II Rzeczypospolitej, które potem były w Polsce, tak? Czyli mamy tylko część ziem polskich i to jakby no nie obejmuje jakby strat poniesionych na ziemiach wschodnich, także, które zrobili Niemcy, tak, w czasie wojny, nie tylko Sowieci, ale Niemcy. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że ten raport nie mógł ująć czegoś, o czym my dzisiaj dobrze wiemy, czyli spustoszenia na ziemiach polskich, które dokonała Armia Czerwona w latach 44-45. Nie tylko rabowano na masową skalę druty, linie kolejowe, łóżka ze szpitali. Ja znam dane statystyczne mniej więcej z Białegostoku, no to po prostu rozbierano tory, no wszystko co, słupy telegraficzne, co miało jakąkolwiek wartość, to rabowano. Nie wiadomo, na niektórych obszarach Polski trudno stwierdzić, na ziemiach zachodnich to jest oczywiste, czy większe straty wywołała w niektórych segmentach kilkuletnia okupacja niemiecka, czy kilkumiesięczne działania trofejszczyków. To jest trudne do uchwycenia. No ale z drugiej strony raport nie był, tak jak powiedziałem, ziem wschodnich. Jeżeli chodzi o metodologię, no to na szczeblu starostw i powiatów znalazłem ankiety statystyczne i zapotrzebowania na dane statystyczne wysyłane z ministerstwa do województwa, a województwo wysyłało je w powiat i w gminę. I tam zliczano na wsi, ile od 1939 roku w czasie wojny do wojny, ile chałup się spaliło, ile było pogłowia bydła, ile było świń. Liczono to, proszę państwa, co do sztuki, przynajmniej starano się, tak, zgodnie z pewnymi zasadami statystycznymi. I jak powiadam, robił to profesjonalny aparat państwowy, a nie żadna partia, poprzez właśnie urzędy, starostwa, więc no, solidna statystyczna robota i bardzo dokładna, bardzo drobiazgowa. Z tego wyłania się pewien obraz, no inne metody były, jeżeli chodzi o kulturę materialną, tak, no, pewne rzeczy na szczeblu Polski trzeba policzyć, ale no, nie jest prawdą to, co mówią jakby politycy od dłuższego czasu, że wymagamy jakichś poważnych badań statystycznych dotyczących strat Polski w czasie II wojny światowej, bo pewne punkty wyjścia są. I moim zdaniem ten dokument jest jednym w tej sprawie z jednym z najcenniejszych dokumentów. Jak powiadam, ma pewne swoje uroki i wady historyczne, błędy
pewne niemożności statystyczne ujęcia pewnych problemów. A i tylko jeszcze jedno ostatniej rzeczy powiem na koniec. My dzisiaj też inaczej postrzegamy pewne straty. W tamtej epoce troszeczkę inaczej podchodzono do społeczeństwa. Przy stratach na przykład materialnych, czy jakby kosztach materialnych ujmowano tylko i wyłącznie no te budynki, te krowy, o których państwo mówi, a na przykład pewne statystyczne rzeczy, jeżeli chodzi o społeczeństwo, były wtedy nieujmowane. Ujęto na przykład liczbę osób sierot, tak? No ale wiele innych społeczeństwo jakby jako ludzie no, doznają dużo więcej różnych rodzajów strat. Utrata członka rodziny, utrata dziecka, utrata bycie świadkiem, prawda, ulicznych rozstrzeliwań. To wszystko później wymaga ogromnych nakładów finansowych nie tylko dla wychowania sierot, co jest w ujęciu materialnym, ale w leczeniu zdrowia psychicznego. Później czasami nawet te osoby po takich traumatycznych przeżyciach przenoszą niektóre traumy na następne pokolenia nawet, proszę państwa, bo mają problemy z prawidłowym funkcjonowaniem, z założeniem rodziny, więc są pewne rzeczy statystyczne wówczas kompletnie nieujmowane, dzisiaj bardzo trudne do policzenia, a ogromna skala chorób psychicznych, różnych depresji, problemów, które w takich materiałach wtedy nie były ujmowane statystycznie. To do wstępu historycznego. Myślę, że pan profesor najlepiej przedstawi kwestie ekonomiczne, no i co generalnie z tego dokumentu wynika, o jakich liczbach mówimy, o jakich stratach. Proszę bardzo, panie profesorze. No, dziękuję bardzo. Najpierw chciałbym podziękować oczywiście za zaproszenie. Proszę państwa, moje nazwisko oczywiście Krzysztof Miszczak, jestem profesorem na Szkole Głównej Handlowej w Instytucie Prawa, ale nie tylko, pewnie państwo wiecie, gdzie jeszcze pracuję, ale nie będę o tym mówił. Może ktoś tutaj powie, wspomni to. Proszę państwa, dlaczego ta publikacja powstała? To znaczy, dlaczego ten reprint? Ja dziękuję panu profesorowi za to wprowadzenie, bo to jest dokładnie to, co trzeba było powiedzieć. Nie będę tego uzupełniał. Proszę państwa, ten reprint powstał dlatego, że było zapotrzebowanie społeczne. To znaczy wszyscy mówią o tych odszkodowaniach, reparacjach, odszkodowaniach, bo mylą te dwa pojęcia, ale zaraz powiem, dlaczego to tak jest. Proszę państwa, państwo wiecie, rozpoczęła się tutaj dyskusja w polskim społeczeństwie na temat tych odszkodowań. No i wszyscy o tym mówili, tylko tak niekompetentnie, że po prostu nie mieli tego źródła, co naprawdę trzeba było, że tak powiem, postawić jako postulat w stosunku do strony niemieckiej. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że to jest oczywiście najpełniejsze źródło, bo ono jest z opisem. Żebyście państwo wiedzieli, to jest 47 rok, ale w 44 roku rząd londyński też opracował tyle, na ile mógł, taką rzecz. To nie było oczywiście to, co tutaj państwo widzicie, co pan profesor tutaj przedstawił. Doktor, ale jak tutaj się dowiedzieli, habilitacja jest już, że tak powiem, w zasięgu naukowym pana profesora, więc życzymy tutaj sukcesu. Czasami, proszę państwa, Niemcy mają takie powiedzenie, za dużo profesorów, to wtedy cały ten system pada, to lepiej być, że tak powiem, zdystansowanym do tego wszystkiego, tak? 100 profesorów, nie? Das Land ist verloren. Wracając do tej mojej przedmowy tutaj, którą napisałem właśnie do tej publikacji, chciałem tylko państwu zwrócić uwagę, że ona by nigdy nie powstała, gdyby nie Bogusław Szostkiewicz, to jest prezes zarządu Anna Baza. Tutaj pan redaktor naczelny jest, o proszę bardzo. To on to znalazł i on to publikował i zaproponował mi, żebym napisał ten wstęp. Więc wracając do tego dokumentu, tak jak powiedziałem, 44 rok, ten 47, w 70 było też jeszcze jeden dokument jest, o którym Polacy nie wiedzą, czyli nasze społeczeństwo. Tam są same dane, bez interpretacji. No i tak jak pan profesor słusznie powiedział, mamy badania, które są na tym, nie musimy tego szukać, tylko trzeba po prostu to przekazać społeczeństwu i pokazać, jak to naprawdę jest. Oczywiście i tutaj jest prawda, ja tutaj nie jestem związany z żadną opcją polityczną, ale chciałem państwu zwrócić uwagę, że naprawdę to jest zasługa Prawa i Sprawiedliwości, że ten problem w ogóle powstał. To znaczy nie tylko świętej pamięci prezydent Kaczyński zaczął tą całą taką narrację, bym powiedział, odszkodowawczą przez to, że to właśnie wtedy, kiedy był prezydentem Warszawy, to doszło do opublikowania, znaczy do takiej publikacji straty Warszawy. Oczywiście ona jest w języku polskim, do tej pory nie doczekała się
co jest w ogóle skandaliczne, uważamy jakieś publikacji w języku niemieckim, bo tym odbiorcą są Niemcy przede wszystkim, ale a nie Polacy. No ale to już jest taka polityka, proszę Państwa. Więc wracając do tego, chciałem zwrócić uwagę, że tu właśnie Lech Kaczyński, ale później jak opcja PiS-u doszła do władzy 2005-2007, zostało to ponowione, wtedy ruszono z tym tematem. Wcześniej oczywiście w 2004 roku Polacy, czy polska strona odpowiedziała na żądania tej strony niemieckiej, która żądała od nas, to znaczy obywatele państwa niemieckiego żądali od nas, żebyśmy im zapłacili jakieś odszkodowania, to było tak zwane powiernictwo pruskie, no to jest bezczelne po prostu było, ale to państwo to wiecie, więc tutaj trzeba było dać jakiś odpór polityczny i wtedy wszystkie frakcje, czy wszystkie partie w parlamencie zdecydowały się na taką deklarację, która wskazywała na to, że kwestia odszkodowań jest otwarta. Żeście Państwo wiedzieli, to jest już po tym, więc wychodzimy z założenia, ja osobiście pochodzę z takiego założenia, że kwestia odszkodowań w stosunkach polsko-niemieckich jest niezamknięta do tej pory. Więc żeby przyspieszyć ten proces, Prawo i Sprawiedliwość oczywiście wypowiada się tutaj w tej kwestii. Jest dużo bardzo wypowiedzi, nie ma konsekwencji operacyjnej. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym. Jest reakcja oczywiście opozycji taka czy inna, wskazując na pewne rzeczy. Są różne publikacje po jednej i po drugiej stronie. Mówię po polsku, po polskiej stronie i po niemieckiej, bo najpierw była polska taka publikacja, ale ona niestety nie kwalifikuje się do jakiejś publikacji naukowej, uważam, bo nie chcę tutaj oczywiście ad personam argumentować, ale ten team, który tę analizę przeprowadził w Sejmie polskim, znaczy w polskim parlamencie, no to nie byli fachowcy od odszkodowań, tylko od prawa fiskalnego chyba, z tego co ja pamiętam. Nie, no to trochę inna jakaś dziedzina była. I oczywiście społeczeństwo polskie, czy partia, która jest w tej chwili rządzi w kraju, spotkała się z oczekiwaniem społeczeństwa polskiego, że te reparacje po prostu trzeba załatwić, no bo nie ma innego wyjścia. Strona niemiecka oczywiście w dalszym ciągu stoi na stanowisku i to się ukazało też, że tak powiem, w takiej naukowej analizie Bundestagu, który mówi, że oczywiście ta kwestia jest zamknięta. Państwo pewnie słyszeliście też wypowiedzi ambasadora Niemiec tutaj w Polsce, który zwraca uwagę, że ta kwestia, problem moralny jest otwarty, ale kwestia, że tak powiem, takich twardych odszkodowań jest zamknięta dla strony niemieckiej. Co jest oczywiście niezgodne z prawdą, od razu Państwu mówię. To są oczywiście enuncjacje przedstawiciela rządu, co ja to rozumiem, po jednej i po drugiej stronie, więc tak mówią, jak rząd tutaj nakazuje. Proszę Państwa, celem publikacji było przybliżyć Polakom jeszcze raz, są nowe pokolenia, proszę Państwa, w tym kraju, żeby naprawdę pokazać, jak to naprawdę było i ile Polska straciła, jak została zniszczona w bestialski sposób. I mówienie o odpowiedzialności moralnej jest słabym argumentem po prostu. Bo to nie może być tylko deklaracja, że tutaj jakiś naród, który wyrządził krzywdę drugiemu narodowi, no, pochyla się na tym problemem tylko moralnie. To jest po prostu za mało. Czyli te oczekiwania społeczeństwa polskiego spotkały się z odzewem partii politycznej. Państwo wiecie, w Polsce zostało utworzone, to utworzył pan jeden z deputowanych tutaj PiS-u, pan Mularczyk, taką komisję, powiedzmy sobie, która się tym miała zajmować, ale Państwo wiecie, że ta komisja, ona się nie składa z fachowców, którzy się tym zajmują, tylko składa się oczywiście z deputowanych, którzy nie muszą być fachowcami oczywiście, ale tam powinny być ludzie, którzy nie tylko znają się na rzeczy, ale powinni znać też język tego odbiorcy po drugiej stronie, czyli język niemiecki, bo to trzeba po prostu źródła czytać w języku ojczystym tego dokumentu. O co tutaj chodzi, Państwo? W tej publikacji jest rzecz fenomenalna zrobiona. Tutaj, jak Państwo czytacie, bo myślę, że Państwo jakoś kupicie tę publikację, ona jest zresztą bardzo tania. Jak Państwu przeczytam kilka takich rzeczy, co naprawdę dzisiaj w tej świadomości narodu polskiego, co strona niemiecka nam wyrządziła, to po prostu to są niewyobrażalne statystyki, które przechodzą jest tak ogromna, że to po prostu człowiek sobie nie może tego wyobrazić. Ja Państwu przeczytam kilka takich rzeczy, żeby Państwo wiedzieli, powoli to zrobię, żeby się Państwo uświadomili sobie wagę tego, co zostało nam tutaj wyrządzone. I podczas okupacji niemieckiej
proszę Państwa, przedwojennego terytorium państwa polskiego, jak pan profesor to zauważył. Tak, tej części, tak, tylko tej Polski, tak dokładnie. Życie straciło 6 milionów 28 tysięcy Polaków. Polska straciła 200, i to jest bardzo ważna taka, Polska straciła 220 mieszkańców na każdy 1000 i teraz w porównaniu USA 2,9, Belgia 7, Wielka Brytania 8, Francja 15, Holandia 22 osoby, Związek Sowiecki 116. Spośród przeszło 200 tysięcy dzieci odebranych rodzicom w celach germanizacyjnych, po wojnie powróciło do kraju 10-15%. Proszę Państwa, to jest niebywałe wręcz. Trwałym kalectwem, tutaj pan profesor słusznie, co ja uważam za trwałe kalectwo, proszę państwa, to nie tylko to, że ludzie są byli poszkodowani podczas tej okupacji niemiecko-hitlerowskiej, bo tak to trzeba nazwać, czy nazistowskiej, ale razem, wszystkie te trzy elementy, było to, że te rodziny, które były bezpośrednio poszkodowane przez różne choroby, tyfus, gruźlicę i tak dalej, te traumy zostały przekazywane następnym członkom. Dlaczego do dzisiaj, proszę państwa, są rodziny, które o tym myślą? Wyobraźcie sobie, nikt nam za to nie zapłacił, a płaci się do tej pory Żydom algierskim na przykład, nie? Strona niemiecka. Czyli to, co jak my żyjemy dzisiaj do tej pory, to znaczy... Ta okupacja w pewnym momencie, w pewnym wymiarze, ona trwa w społeczeństwie, ponieważ te traumy zostały, to były przerzucane na członków rodziny. Nikt tego nie jest w stanie wyliczyć. To wszystko jest, Niemcy wypłacają innym, nie wypłacają Polsce. Żeby Państwo dobrze o tym wiedzieli. I to jest bardzo ważne jeszcze. Do prac niewolniczych wywieziono ogółem 2 miliony 460 tysięcy osób. Wysiedlono łącznie 2 478 tysięcy obywateli polskich. Straty majątku narodowego przekroczyły 38% stanu z 1939 roku. W gruzach legło wiele miast, zniszczonych zostało 162 190 budynków mieszkalnych. 353 876 zagród wiejskich, pan profesor już mówił, 14 tysięcy fabryk, zespołów fabrycznych. 199 tysięcy sklepów i tak dalej, proszę Państwa. W kulturze, to jest bardzo ważne, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć, bo tutaj tego nie ma tak dobrze wystrzegalnego, ale chciałem coś Państwu później na końcu powiedzieć o stratach w dóbr kultury, bo tu się tutaj też powinniśmy zająć. I to, proszę Państwa, no są niebywałe, że tak powiem, dane. Polskie biblioteki straciły 66% zbiorów. Ponadto trzeba uwzględnić około 2,4 miliony Polaków, którzy zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec lub innych krajów okupowanych i byli w obozach pracy. Około 2,5 miliona Polaków, którzy zostali wysiedleni przez różnego typu obozy wysiedleńcze, przejściowe oraz wiele milionów Polaków dotkniętych kalectwem fizycznym i psychicznym. To jest niebywałe, proszę Państwa, że to, jak Państwo sobie to uzmysłowicie w jakimś sensie, to jest po prostu coś potwornego. I do tego jeszcze, proszę Państwa, tak? Jedną rzecz tylko wtrącę, przepraszam, panie profesorze, ponieważ jak zawsze jest tak, że jak się uderzy w stół, to nożyce się odezwą, to jak te dane pierwsze i w ogóle sam pomysł odszkodowań pojawił się w przestrzeni publicznej, no to oczywiście pojawili się i profesorowie, stypendyści znani różnych placówek niemieckich oraz politycy opozycji, którzy powiedzieli, że w ogóle nie ma co rozmawiać o tych odszkodowaniach i padały na przykład takie argumenty, że ci robotnicy przymusowi, więźniowie, to oni dawno już dostali odszkodowania. Proszę Państwa, na mocy porozumień jeszcze tak rządu mazowieckiego to było chyba kilkaset milionów, równowartość kilkuset milionów marek wtedy. Na te wszystkie grupy ludności pracowałem wtedy w Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie, która wypłacała, uwaga, uwaga, jednorazową pomoc finansową. Nigdy nie było żadnych odszkodowań. Ta pomoc finansowa w końcu lat 90., jak przechodziłem do Biura Rzecznika Interesu Publicznego, to było, proszę Państwa, dla więźnia obozu koncentracyjnego, który siedział 4 lata, mniej więcej 5, mógł nawet siedzieć, to była równowartość około chyba 3-4 tysięcy złotych.
a robotnicy przymusowi dostawali około kilkadziesiąt złotych za każdy miesiąc, więc na przykład kwoty odszkodowań dla mnóstwa warszawiaków, którzy po ewakuacji powstania przez kilka miesięcy przewinęli się przez obozy koncentracyjne, tak? Nawet dzieci. To były takie kwoty rzędu 200 złotych, 300 złotych. To były takie pieniądze. Więc oczywiście w przestrzeni publicznej pojawiły się oczywiście natychmiast kontra, tak? Bo no, po to biorą te stypendia i po, żeby no, tutaj no, nie do końca polskie interesy reprezentować, ale oczywiście tych odszkodowań dla tych grup ludności, o których Państwo słyszą, które Pan Profesor opowiada, nigdy nie było, żadnych. Tak, to jest prawda. Proszę Państwa, musimy to odróżniać darowizny od firm, proszę Państwa, od tego, co płaci państwo. No bo jeszcze później będę mówił na temat Trybunału Konstytucyjnego, to jest ważne, bo to jest dzisiaj, to jest bardzo ważna kwestia. Ale chciałem Państwu tylko uzmysłowić, że ci ludzie, którzy pracowali przymusowo w Niemczech, no płacali jeszcze składki tam. Państwo sobie wyobraźcie, że nikt nam tego nie zwrócił. Znaczy nam po prostu, a nie im. No, to jest jasne, nie? No bo to była praca niewolnicza, więc jak to w ogóle można było o tym pomyśleć? Proszę Państwa, to wszystko macie, wszystko tutaj jest wyliczone w tej publikacji. Państwo możecie sobie to przeczytać, to jest przerażające oczywiście, bo ja dalej nie będę cytował, ale tutaj padło taka kwestia, ile w kulturze i w zabytkach, 72%. To jest po prostu niebywałe wręcz, no, 72%. Zniszczenie polskiej kultury. Państwo wiecie, że jeżeli państwo inne okupuje drugie państwo, to Serbia też wymyśliła kiedyś, to trzeba zniszczyć kulturę tego państwa. No to wtedy to państwo inaczej funkcjonuje. No bo jeżeli mieszkańcy nie mają tych, że tak powiem, tych instrumentów własnej, przeprezentowania własnej kultury, oczywiście są bezsilni, nie? W wymiarze, że tak powiem, w stosunku do drugiego państwa. Narracja historyczna nie może stworzona być i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, wychodzę z założenia, że nam się to należy i powinniśmy to dostać. I mamy całą gamę dokumentów prawnych, które nam tutaj to mówią. Pierwsze to jest, muszę tutaj powiedzieć, bo to jest ta no, naiwność, czy jakaś taka niepoprawność polityczna strony niemieckiej. Strona niemiecka zwraca nam uwagę, że w 1953 roku my żeśmy się zrzekli odszkodowań. To jest kompletną bzdurą i to jest nieprawda, proszę Państwa. Oczywiście naciski Związku Sowieckiego były ewidentne. Ja nie będę też tak mówił, tutaj jest pan mecenas Hambura, on to doskonale wie, jak to funkcjonowało. Było to oczywiście ingerencja państwa okupacyjnego ze wschodu, oczywiście w to wszystko. Tylko co jeszcze było? Dlaczego doszło do tej rezygnacji? Ten argument nie jest podnoszony. Polska miała zrezygnować z tych reparacji, to w stosunku do NRD, a nie do całego Niemiec, mimo że tam są takie stwierdzenia, bo nie wiadomo, co to było Niemcy wtedy jeszcze, powiedzmy sobie tak, otwarcie, ale to było spowodowane tym, że w 1953 roku doszło do powstania w Niemczech wschodnich i później reakcja była w sierpniu 1953 roku, czyli powiązano jedno z drugim, żeby po prostu zachować tą strefę wschodnią dla tego Związku Sowieckiego, żeby to się jakoś rozwijało, po drugiej stronie rozwijały się Niemcy, RFN, Republika Federalna Niemiec, żeby pokazać, że to jest jakiś okrąg na świat z tego wschodu na zachód, chciano, że tak powiem, pomagać temu wschodowi swojemu, żeby być tutaj, pokazywać na zewnątrz, że my jesteśmy tu, my, czyli ten blok wschodni, czy jak to się tam nazywało, wtedy też partnerem w sensie rozwoju, trzeba było cofnąć się z tymi reparacjami, bo nie można było jednego, drugiego jednocześnie zrobić, no bo wtedy byłyby głupawe komentarze na zachodzie. Proszę Państwa, mam całą gamę dekretów, czyli 53 rok, Państwo zapomnijcie, to nie jest prawda. Niemcy wychodzą z tego zależenia do dzisiaj, żeśmy to zrezygnowali z tego. Tylko jakie Niemcy wtedy, nie? Republika Federalna Niemiec. Musimy wiedzieć, brać pod uwagę to, że po zjednoczeniu obu państw niemieckich, to znaczy włączeniu na zasadzie neokolonializmu, włączeniu NRD do sfery polityczno-gospodarczej Republiki Federalnej Niemiec, podporządkowania tej części, to wtedy, proszę Państwa, oczywiście został podpisany tak zwany traktat 2+4 i to jest bardzo ważna rzecz, bo nie został podpisany traktat pokojowy. W 2+4 została wyjęta kwestia odszkodowań. Ale się traktuje na Zachodzie 2+4 ten traktat, proszę Państwa, jako traktat pokojowy. I to jest ta, że tak powiem, ta finezja, ta perfidia tutaj, że tak powiem, polityczno-prawna. Czyli
normalnie nie mamy pokojowego traktatu z Niemcami, nie? Ale mamy ten 2+4, gdzie Polacy tam w jakimś okresie czasu byli uczestnikami. Ale mamy całą gamę, proszę Państwa, różnych traktatów, które Niemcy uznają do dzisiaj jako państwo demokratyczne. To jest między innymi konwencja haska. 1907 roku. Ona w dalszym ciągu w Niemczech obowiązuje. To są takie dokumenty jak Trybunał Wojskowy oczywiście w Norymberdze. Jest taki dokument, który, proszę Państwa, cała Polska szukała, nie? A tutaj w tym dokumencie, w tym moim wstępie jest sygnatura tego dokumentu w ONZ-cie. Można sobie po prostu wejść, wydrukować i zobaczyć, że my mamy prawo do odszkodowań. Ja to wszystko tutaj podałem, może Państwo chcą to przeczytać, ale nie będę tutaj o tym mówił. O co tutaj chodzi? Dyskusja dotycząca uzyskania odszkodowań w stronie niemieckiej prowadzona jest w Polsce bardzo nieudolnie, nieprofesjonalnie, proszę Państwa. Ujawniane są pewne rzeczy przed negocjacjami. Sprzedaje się polską sytuację negocjacyjną przez jakieś komentarze, tu pan redaktor wcześniej mówił, jakieś polemiki w gazetach, w radiu i tak dalej, więc strona niemiecka jest już przygotowana na pewną, że tak powiem, retorsję w drugą stronę, no nie, no bo to tak to jest. Więc tutaj, proszę Państwa, mamy bardzo słabą pozycję, nie mamy wspólnego stanowiska i to jest najgorsze dla narodu, który ma ambicje, nie wiem, zajmowania tutaj jakiegoś miejsca istotnego w strukturze europejskiej, kontynentu europejskiego. Nie mam jednego stanowiska partii rządzącej, czy rządzących partii, czy prawicy i, proszę Państwa, opozycji. To jest po prostu skandaliczne, bo to trafia wszystkich Polaków ze względu na opcje polityczne, bo to jest interes wszystkich, żebyśmy po prostu tutaj zaprezentowali nasze stanowisko. Tu zostało oczywiście pokazane, że została utworzona ta fundacja, Pojednanie Polsko-Niemiecka Fundacja, która zarządzała tylko pieniędzmi, które były wpłacane do tej fundacji, ale to nie było regularne wypłacanie tych odszkodowań państwo obywatel, bo to zostało przez stronę niemiecką, że tak powiem, odrzucone. Co jeszcze jest bardzo ważne, proszę Państwa, w motywacji czy w interpretacji strony niemieckiej? Odszkodowania, reparacje są mylone z odszkodowaniami. Reparacje wojenne, odszkodowania indywidualne. Oczywiście prawo międzynarodowe o tym nie mówi, ale jest prawo zwyczajowe i trzeba to po prostu też brać pod uwagę i Polska się może tutaj na to powołać. Nie ma, proszę Państwa, woli politycznej po stronie niemieckiej, żeby ten etap II wojny światowej, bo ja uważam, że II wojna światowa w tym wymiarze między Polską a Niemcami, bo Niemcy, Republika Federalna po zjednoczeniu jest jakimś sygnatariuszem wszystkich tych umów jednego państwa niemieckiego, drugiego, jest oczywiście spadkobiercą III Rzeszy, w sensie polityczno-prawnym, że tutaj nie ma woli politycznej ze strony niemieckiej, żeby tą kwestię wreszcie z Polską załatwić. I proszę Państwa, jeżeli tego nie będzie i to jest państwo demokratyczne i to trzeba ma pewną konstytucję, ta ustawa zasadnicza, ona się opiera na demokracji, na dorobku całej Europy. Myśmy weszli w to, my jesteśmy partnerami na kontynencie europejskim. Partnerzy muszą sobie powiedzieć prawdę. Czyli muszą zakończyć tę, że tak powiem, tą ciemną stronę, że tak powiem, po stronie niemieckiej. Niemcy muszą też w pewnym sensie pokazać, że nie mają nic wspólnego z przeszłością III Rzeszy, a mają, proszę Państwa. Mają i tutaj, nie chcę tutaj wskazywać na pana mecenasa Hambury, bo on doskonale wie, jeżeli chodzi na przykład o prawa mniejszości polskie w Niemczech, więc tutaj do tej pory te wszystkie ustawy hitlerowskie obowiązują, nie zostały cofnięte. Uważam, to jest niebywałe wręcz, no ale taką sytuację mamy. Czyli mamy konstytucję niemiecką, państwa demokratycznego, mamy artykuły tej konstytucji, ja je cytuję tutaj, na które mogą się grupy negocjacyjne z Polski powołać, żeby uzyskać te odszkodowania. To jest bardzo ważny element. Proszę Państwa, że tu my nie jesteśmy jakimś obcym elementem, że tak powiem, w obrocie polityczno-prawnym Europy, ale my dyskutujemy z państwem prawa. Państwo prawa, czyli Niemcy, Rechtsstaat, nie? To więc ta zasada dla demokracji jest taka sama, więc tutaj nie mamy tego, powinniśmy dogadać. Moja propozycja, proszę Państwa, jest taka. Ja tego nie ma tego tutaj, tego to tutaj Państwu chcę powiedzieć. Jeżeli strona niemiecka jest w stanie wynegocjować nowy traktat elizejski z Francją, to powinna wynegocjować nowy traktat z Polską. I w tym traktacie powinny być uwzględnione wszystkie rzeczy.
To znaczy ten traktat z 91 roku, ten generalny traktat polsko-niemiecki, on uwzględnia polską sytuację nie jako partnera, tylko jako petenta. Bo Polska wchodziła na tą arenę międzynarodową. Dzisiaj jesteśmy partnerami i potrzebujemy nowej podstawy, nowego fundamentu stosunków polsko-niemieckich. I jest taka szansa, dlaczego tego nie można zrobić. I wtedy mogliśmy uregulować, proszę Państwa, nie tylko reparacje, bo przecież do tego dokumentu 91 roku zostały dołączone różne listy, Skubiszewski, Genscher, którzy negocjowali to, tam są kwestie niezałatwione. Więc tutaj można było, jest okazja, żeby te kwestie załatwić. W 2011 roku, proszę Państwa, wynegocjowałem polsko-niemieckie oświadczenie. Negocjowałem to na końcu sam, cały dzień i całą noc, żebyście Państwo wiedzieli. To była kwestia traktatu, który jest w dalszym ciągu polsko-niemieckiego, który jest w dalszym ciągu asymetryczny. Dlatego moja propozycja nowego traktatu. W tym oświadczeniu wszystkie strony uczestniczące, strona niemiecka, strona polska, Polonia, mniejszość polska w Niemczech, czy narodowa grupa, jak to stwierdzili później w 91 roku w tym traktacie, zgodziły się na to, że te kwestie, o których my dzisiaj mówimy, są otwarte. To jest coś niesamowitego. To podpisały dwie strony. Nikt tego nie cytuje dzisiaj. To jest dla mnie niezrozumiałe, czy własnych dokumentów nie cytuje. Nie? Szuka się pewnych danych i jakichś tego, a to wszystko leży na stole i można to wszystko zrobić. Proszę Państwa, nie będę tutaj Państwu wszystkim opowiadał, bo to jest tego za dużo, ale chciałbym, że tak powiem, skoncentrować się na pięciu punktach, które wydają mi się ważne. Proszę Państwa, jeszcze jest jedna sprawa, a propos sobie przypomniałem. Jak niemiecka strona zwraca uwagę na to, że Polska zrzekła się tych odszkodowań czy reparacji w 1953 roku, to proszę Państwa, jest dokument 23 stycznia 1989 roku, premier rządu komunistycznego, Rakowski, Państwo na pewno, którzy znają tego człowieka, już nie żyje, jest biografia zresztą wydana teraz w Niemczech, jedzie do Bonn i rozmawia z Brandtem na temat odszkodowań, proszę Państwa. I dokument jest. I co tu mówi taki, przeczytam Państwu, o czym mówi się w tym dokumencie. Warto też odnotować, że w rozmowie z Brandtem, nie z Kohlem, Rakowski podniósł również problem odszkodowań dla przymusowych robotników III Rzeszy z Polski. Pan profesor to powiedział. Na co były kanclerz wyliczył mu, że odszkodowania niemieckie musiałyby wynosić 8 miliardów marek tylko na tą grupę. I choćby z powodu wielkości tej kwoty byłoby dla RFN bardzo trudnym problemem finansowym. W konkluzji Brandt zalecał Rakowskiemu, by nie wkładać kwestii odszkodowań do pakietu normalizacyjnego, jaki miał być dyskutowany oficjalnie między obu państwami. To jest 1989 rok, proszę Państwa. Źródło mamy, podamy. Jak ktoś chce, proszę sobie to obejrzeć. Wszystko jest. To nie jest moje, to są wszystko spisane rzeczy. Więc widzicie Państwo, jaka sytuacja jest. Jak powiedziałem, wszystkie dokumenty są i to jest dowód na to, że 53 rok nie odgrywał żadnej roli dla strony polskiej, nawet komunistycznej. To jest bardzo ważna rzecz. I teraz chciałbym, proszę Państwa, skoncentrować się na ostatnich pięciu punktach, podsumowując to. Proszę Państwa, ja uważam, że należy pamiętać w stosunkach polsko-niemieckich, że jednym aktem powszechnego prawa międzynarodowego nie załatwimy tej kwestii, czyli roszczeń indywidualnych czy reparacji. W praktyce każdy indywidualny przypadek musi być odrębnie opracowywany. To jest bardzo ważna rzecz. Pomoc państwa w takich okolicznościach jest tutaj decydująca i myślę o tym oświadczeniu, którego nie ma, tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Obywatel polski musi mieć reprezentację w stosunku do państwa niemieckiego. To nie może być tak, że państwo nie jest partnerem do osoby indywidualnej i chodzi tutaj o tak zwany immunitet państwowy. Niemcy się za tym chowają, a gdyby był ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, już by nie mogły się chować. Tak, panie mecenasie? Dziękuję bardzo. Punkt drugi, proszę państwa. Nie ulega żadnej wątpliwości, że uregulowanie odszkodowań wojennych dla obywateli polskich teraz przez Republikę Federalną Niemiec zależy wyłącznie od decyzji politycznej tego państwa i to państwo może to zrobić oczywiście. Tak jest. I to jest ten opór, bo to jest kwestia polityki. Jeżeli się traktuje partnera, kasę oczywiście też, ale ja później powiem, w jakim to otoczeniu jest, że tak powiem, w tym space'ie takim, ale to musi być wola polityczna, że chcemy naprawdę wyczyścić przeszłość polsko-niemiecką. Bo to jest dla mnie podstawa partnerstwa polsko-niemieckiego. I tu nie ma dyskusji. Punkt, proszę Państwa, trzeci.
Roszczenia te indywidualne, czy też reparacje wzajemne, które stanowią problem prawa międzynarodowego, nie można rozwiązywać ani, i to jest bardzo ważne, proszę Państwa, bo ja prowadziłem te negocjacje kiedyś, nie można rozwiązywać ani sloganami o historycznym pojednaniu, bo to jest szantaż, to jest taki blackmail. No nie? Pojednamy się, to zapominamy o przeszłości. Ani różnego rodzaju kredytami państwowymi, tak? Ani wreszcie tak zwanymi humanitarnymi wypłatami, czy rentami. Tego tak nie można załatwić, proszę Państwa. Punkt czwarty. Polska powinna przekazać dzisiaj Republice Federalnej Niemiec całą dokumentację, którą ma. Myśmy część tej dokumentacji w oryginale przekazali. Niemcy do tej pory nie zwrócili tego. To jest skandaliczne po prostu. Czyli oni mają oryginały o tym, co zrobili, rządzili narodowi polskiemu, a Polacy się tego pozbyli. Tak? No i to jest... Nie żądając tego zwrotu. To słynna sprawa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych tak pod kierownictwem pani Darii Nałęcz. Tak. Dokumenty, które są tak zwanym Narodowym Zasobem Archiwalnym, czyli absolutnie pod ochroną państwa, nie mogą być niszczone, ani są bardzo specyficzne przepisy, nie mogą opuszczania z kraju, no w ogóle... zostały w prezencie Niemcom dane tak przez panią. Ale to porusza pewien temat, którym się tutaj ciśnie od kilku minut, bo pan profesor absolutnie zasadnie mówi o oporze strony niemieckiej i argumentach, bo się oczywiście bronią. Ale teraz jest pytanie fundamentalne, no na ile oni mają tutaj generalnie jakiegokolwiek przeciwnika po drugiej stronie. Tak? Bo jeżeli polska strona oddaje... z głównej komisji wtedy ścigania zbrodni hitlerowskich, oddaje w oryginale dokumenty strony niemieckiej i dokumenty generalnie przepadły. Jeżeli mamy grupę parlamentarną, która coś tam robi, nie wiadomo co robi, ja rozumiem, że pana profesora nie ma w tej grupie. Nie. Nie ma, tak myślałem. Z jednego powodu właśnie, tak że nic nie robi. Chciałem jeszcze na chwilę chociaż, bo oczywiście pewnie zabierze głos i pan mecenas Hambura, chciałbym... Mamy ważny dokument, tak? Jakaś podstawa, chyba zgadzamy się do roszczeń od strony naukowej czy statystycznej opracowana znakomicie. Wydawało mi się w swojej naiwności, że rzuci się na to 75 polskich organizacji, wszyscy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wszyscy się ustawią w kolejce do pana Bogusława. Panie Bogusławie, pan może chce coś powiedzieć na temat tego? Dobrze, to pan teraz kończy. Jakie było ogromne zainteresowanie instytucji państwa polskiego tym dokumentem? Pan profesor kończy. Ja tylko dwa zdania i już tak jest. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że my mamy instrumenty rozmowy z Niemcami, ze stroną niemiecką. To jest grupa parlamentarna polsko-niemiecka w polskim Sejmie, no i w Bundestagu. Ale ten temat nie jest poruszany. Jeżeli Państwo zobaczycie przy spotkaniach na przykład polsko-niemieckich, wyjazdowych takich czy innych, mówię spotkaniach, nie chcę tutaj nazwisk tego, ale te ostatnie spotkania w Berlinie czy w Polsce, które teraz będą też w Polsce, mówię o wizytę pana prezydenta Steinmeiera, czy później pana Morawieckiego w Berlinie, no więc można byłoby ten temat oczywiście poruszyć, no bo to jest takie, no nie wiem, polskie po prostu. Nasze należy to poruszyć. Ale mówię, są na przykład, żeby nie tworzyć takich dziwnych komisji, jak MSZ to robi, MSZ, to znaczy nowy minister spraw zagranicznych, nowy, stary, nie wiem, eksperyment, nie wiem, jak to tam się teraz nazwać, proszę Państwa, ustalili między sobą z Gabrielem, tym starym ministrem spraw zagranicznych, który nie jest ministrem spraw zagranicznych, że temat zostanie przekazany komisji, taki task force, no taki, że oni będą dyskutować na temat. Ale pytam się Państwa, wszystkie te dokumenty, co ma profesor, co ja mam, co ja mam jeszcze szukać? Przepraszam. Co mam jeszcze pokazać tej stronie niemieckiej, żeby ją przekonać, żeby ona wreszcie się pochyliła na tym? Wszystko leży na stole. I to po prostu. Dlatego to jest kwestia woli. Ale są jeszcze jeden instrument, który jest bardzo istotny, proszę Państwa, w stosunkach polsko-niemieckich, konsultacje międzyrządowe. One się odbywają raz w roku, w tej chwili to już nie ma. Czy tam okrągły stół, propozycja leży ze strony niemieckiej na tym stole. Czy trójkąt weimarski, który kompletnie nie funkcjonuje. Oczywiście Francuzi, żeby było ciekawie, Francuzi też zostali obrabowani przez Niemców. Nie wiem, czy Państwo wiecie, te złoto, które były w Centralnym Banku w Paryżu, też zostało przez Niemców ukradzione. To był, że tak powiem, sojusznik Niemiec. To samo było z Włochami, sojusznik Niemiec do 1943 roku, Węgry, to wszystko Niemcy tego, Polakom się udało. Polacy zdążyli to wywieźć do Wielkiej Brytanii. A tak to po drodze wszystko było tego. Zresztą Grecy, zobaczcie Państwo, Grecy zostali zmuszeni, mamy przykłady, Grecy, Włochy, Grecy, Grecja została zmuszana nawet do kredytowania okupacji niemieckiej w Grecji.
takie szczyty bezczelności, proszę Państwa. I to też jest tego. To jest 800, tam 900 miliardów, które oni tam obliczyli, że Niemcy są winni im za tą okupację. W Polsce jest kilka razy więcej, po bilionie nawet, ale to są niebywałe rzeczy. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, że te odszkodowania i te reparacje, czy żądanie tych reparacji, one są oczywiście w jakimś politycznym spektrum robione. To jest, mamy pewną sytuację, na którą oczywiście strona niemiecka się będzie chować, to ja to rozumiem, że to nie można tego żądać aż w takiej wysokości, bo dojdzie do ruiny partnera, tak? To znaczy nie, strony niemieckiej, no ale przepraszam bardzo, ten problem musi być załatwiony. Po prostu uregulowany i to nie ma od tego żadnego tutaj odwrotu. I myślę, że te dwa czy trzy te struktury, które funkcjonują w stosunkach polsko-niemieckich, można byłoby wykorzystać, żeby tę kwestię poruszyć i myślę, że to jest w interesie nie tylko, proszę Państwa, stosunków polsko-niemieckich. Nie, to jest kwestia też honoru narodu polskiego, proszę Państwa. Ja używam tych ważnych słów, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to jest taka polska racja stanu. Jeżeli ktoś, inne państwo w stosunku do nas będzie widzieć, że tego nie możemy uzyskać w stosunku do Niemiec, bo Niemcy nie chcą nam tego dać, to nie będzie żadnych innych bilateralnych stosunków w tej kwestii z naszym otoczeniem międzynarodowym. Musimy to po prostu zrobić i musimy być konsekwentni i musimy mówić jednym głosem polskiego narodu. Dziękuję bardzo. Będziemy prowadzić teraz dyskusję. Jeszcze chwileczkę. Pan Bogusław musi opisać tą kolejkę, która się do niego ustawiła w sprawie tego dokumentu. Polityków, dobra. Specjalistów. Ja już zdążyłem zabrać jedną. Tak. Tak, więc chciałem powiedzieć, że nie było żadnej kolejki. Nikt w ogóle się tym nie zainteresował. Ja starałem się to jakoś przedstawić. Uzyskałem tutaj pomoc pana Krzysztofa, którego znam osobiście, i poprosiłem go, ponieważ znalazłem ten dokument, miałem go w swoich zbiorach i mam wiele różnych takich dokumentów albo quasi dokumentów w swoich własnych zbiorach, bo wszystko jest opisane i ktoś, kto po prostu wie, to może to znaleźć. Pewnie w wielu instytucjach są te, myślę, że w IPN-ie jest masa dokumentów, o, na przykład jest taka książka, tutaj misja Globocznika, w ogóle pan... To inny temat. Czy kontaktował się pan z MSZ-em w tej sprawie? Nie. Z grupą pana posła Mularczyka? Czyli znają ten dokument w ogóle, czy go wykorzystują w swojej pracy? Znaczy, go od pana wziął? Może przepraszam, a propos grupy pana Mularczyka. Pan Mularczyk ciągle cytuje mnie, tylko nie mówi o moim nazwisku w ogóle. Trzeba przetłumaczyć. Ja nie wiem, ja tak patrzę tutaj, tak, to fajnie to wygląda, nie, bo takie znajome, no więc porównuję. Kiedyś pan poseł też rozmawiał ze mną, zresztą ja tutaj w sensie naukowym powiedziałem, że absolutnie mogę pomóc, bo to nie ma żadnego znaczenia, tylko no jest jeszcze jakaś uczciwość, nie? No, po prostu my mamy to, znaczy tutaj, że tak powiem, pan Bogusław ma to wszystko, a nie ma tu naprawdę takiego wsparcia. Przecież to leży na stole, nie wiem, dlaczego akurat ta komisja do spraw reparacji nie potrzebuje takiego dokumentu. To powinno być w polskiej każdej ambasadzie po prostu przetłumaczone w języku niemieckim, angielskim. Ja wydałem, żeby to po prostu każdy znał nasze stanowisko. No, własnym sumptem starałem się, wydałem, wydrukowałem to około 1000 egzemplarzy i tak rozprowadzam tutaj, różni moi znajomi, przyjaciele kupują lub dostają ten... Krzysztof dostał też wiele egzemplarzy, to zostało roz... Ale nie ma żadnego jak gdyby odzewu. Ja pomyślałem sobie, że żeby rozmawiać w ogóle z Niemcami, to znaczy trzeba wiedzieć, o czym się rozmawia. Czyli to jest jakby podstawowy dokument, żeby wiedzieć, jaka jest skala strat Polski w czasie II wojny światowej. Tutaj jest podana... Ja też chciałbym powiedzieć o kwocie, ponieważ jest tam kwota 259 miliardów złotych z 1939 roku. I ja tak sobie pomyślałem, że trzeba by było to... Tak, i tutaj poprosiłem takiego mojego znajomego, który jest bankierem i on zrobił mi takie przeliczenie w oparciu o parytet złota z 1939 roku, ceny złota i dzisiejsze jak gdyby... I to zrobił takie przeliczenie, to mam, ale akurat teraz nie będę udostępniał. I wyszło z tego, że według niego, że jest to 1 bilion 700 chyba 90 miliardów dolarów, bo chodzi o ceny tego. Znaczy, ja mówię po prostu o tej kwocie,
Ja nie wiem, czy to ona jest prawdziwa, ale proszę, niech ktoś inny to zrobi, przeliczy. Niech powie po prostu, czy to jest realne, czy też ja po prostu, czy to te nasze wyliczenia są złe. Ja prosiłem też profesora Bożyka, którego znam, żeby mi to przeliczył. I on pewnie mi to niedługo zrobi, ale mi tam powiedział, że są różne przeliczniki. Ale mówię, to jest ten poziom. 1 bilion 790 miliardów dolarów. To proszę sobie wyobrazić, jakie to są straty w ogóle, jaka Polska poniosła. To jest, jak mi się wydaje, że to jest cofnięcie nas w ogóle w rozwoju cywilizacyjnym o jakiś... Tak. Tak, teraz mam taką propozycję, ponieważ może tu jest właśnie okazja. Ja bym chciał, żeby ludzie się z tym zapoznali. Ja tutaj mam bardzo mało egzemplarzy, bo miałem tu dzisiaj przynieść dużo więcej egzemplarzy, ale tak się składa, że po prostu ja też mam różnego rodzaju sprawy takie zawodowe, jakoś tam też próbuję zarobić na życie i nie mam w tej chwili, ja mam te egzemplarze, ale nie mam w tym momencie, tutaj miałem tylko kilka, bo po prostu sprzedaję tam na jarmarkach Radia Wnet, bo jestem też dziennikarzem Radia Wnet, ale mówię, chciałbym, żeby na przykład fundacja ta narodowa sfinansowała jakiś dodruk i proszę bardzo, niech to będzie rozdany w ogóle obywatelom polskim. Jeśli ma pan pewną ilość tego, może pan przynieść, my się zaopiekujemy i sprzedamy tutaj w klubie Ronina. No bardzo chętnie mam i bardzo chętnie też... Przepraszam, w formacie PDF mogłoby być to publikowane na stronie? No myślę, że to też by mogło być, ale też chciałbym, bo wykonaliśmy pewną pracę, tak, pewną pracę, inwestycje. Ja bym chciał to po prostu zrobić, tylko bo rozumiem tak, że wie pan, ja na przykład chciałem powiedzieć, że ten egzemplarz, który żeśmy tutaj skopiowali, znalazłem jeden jedyny, w ogóle nigdzie go nie ma, nigdzie nie spotkałem się, a ja naprawdę szukałem go i teraz niedawno udało mi się znaleźć drugi egzemplarz, kupiłem go też okazyjnie. Porównałem te dwa egzemplarze, one są różne, bo ten egzemplarz jest jakby taki no, wydawniczy, bo musiał być wydany tak jak gdyby no, taka broszura, która była, a ten drugi jest w maszynopisie. I warto by było na przykład porównać, ale ja nie stać mi na to, żebym teraz w tej chwili jeszcze inwestował, jeszcze coś, bo nikt się tym po prostu nie interesuje. A tam są na przykład jeszcze nazwisko jest szefa tej komisji. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które można było, jest w maszynopisie. I myślę, że ten dokument był jednak w dużej ilości wydrukowany, ale go nigdzie nie ma. To no, co się dzieje z tym dokumentem? Co został zniszczony, czy został po prostu gdzieś tam wyparował? A tutaj są najważniejsze i na przykład bibliografii wielu opracowań o wojnie. Łuczaka, który jest jednym z najlepszych w ogóle specjalistów, który był i opisuje politykę niemiecką właśnie, gospodarczą i tam wszystko. I tam jest ten dokument zacytowany, ale go, no ale mówię, go nie ma w ogóle, tego dokumentu. Niemcy wyzbierali. A na przykład... Także jeżeli można by było na przykład wydrukować to w dużej ilości egzemplarzy, ja bardzo, bardzo proszę, ja dysponuję i można by było to potem rozdysponować bezpłatnie. Mi się wydaje, że to jest inwestycja ważna, która by była do bibliotek, wszędzie go dostarczyć. Bardzo dziękuję, panie Bogusławie. To co? Pytanie. Tak, poprowadzimy tak. Proszę, pytanie, proszę przyjść tutaj i zadawać pytanie. Proszę. Nie, panie mecenasie, bo to będzie powiązanie. Ze względu na wiedzę i zaangażowanie pana mecenasa na pewno przyda się nam pan. Tak, ciągle przydaje się. To mamy bardziej profesjonalną rozmowę. Profesjonalna tutaj jest rozmowa. Profesor Krzysztof Miszczak to jest fachowcem, dyplomatą, zna Niemców prawie na wylot. I szkoda, że nie korzysta się z jego wiedzy, ale to jest takie, bym powiedział, częściowo polskie, że z fachowców się rezygnuje, bo jest zmiana polityczna, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, profesor Miszczak był dyrektorem, był sekretarza stanu Władysława Bartoszewskiego, ale był jeszcze wcześniej za czasów premiera Kaczyńskiego, też pracował w kancelarii. Tak.
Proszę Państwa, ja pracowałem dla każdego rządu jako fachowiec, dlatego na początku Państwu to powiedziałem, a dla Pana Prezesa Kaczyńskiego pracowałem, to znaczy dla PiS-u po prostu od 2005-2007, zajmowałem się całą polską polityką zagraniczną bezpieczeństwa. Ja oprócz tego, że się zajmuję Niemcami, oczywiście całą Europą, zajmuję się też, i to jest ciekawe, jestem też sinologiem. No właśnie. A teraz chyba gdzieś, nie wiem, czy pan profesor teraz gdzieś kopiuje tam w kancelarii premiera, w piwnicy, tak? Tam jest wykorzystywany know-how. Także to... Tak jest. I to pokazuje, że tak długo, jak nie będziemy korzystać z fachowców i nie będziemy korzystać z pieniędzy, które pan redaktor tutaj, wydawca wspomniał, są. Polska Fundacja Narodowa. Duża, duża porażka. Tutaj są państwo, którzy być może będą innego zdania, ale ja uważam, że to jest duża, duża porażka. Gdyby te kilka milionów zainwestować w taki wydruk i każdemu to, jak kiedyś się wysyłało konstytucję, projekt Konstytucji Polskiej, każdemu do Polski wysłać. Darmowa korespondencja, żeby Polacy wszyscy to mieli w Polsce i ci... I na migracji. I później sfinansować to, PDF założyć, ściągać to za opłatą, jeżeli za granicą. I tak. Dlaczego nie chcemy na tym, dlaczego nie chcemy tego rozpowszechnić? Dlaczego się boimy tej wiedzy, która jest? Tak? Przecież w ostatnim do rzeczy, nie w dzisiejszym, tylko tydzień wcześniej był wywiad z posłem Mularczykiem. Ostatnia odpowiedź na ostatnie pytanie dotyczyła właśnie jego prac. Obserwuję te prace posła Mularczyka i no cóż mogę powiedzieć, to jest kuliczek, który ma być goniony, a nie dogoniony. Sprawa reparacji i odszkodowań. Bo wspomniał wtedy, że do końca kadencji tego Sejmu mają te najpóźniej się pojawić konkrety. Ale tu mamy konkrety, jak długo można te rzeczy konkretyzować. A chyba w ostatnim tygodniu też był wywiad z ambasadorem Andrzejem Przyłębskim, polskim ambasadorem w Berlinie. I on tam wspomniał, że właśnie te zespoły parlamentarne, ten polsko-niemiecki, że jak będzie ta praca gotowa polskiego tego zespołu parlamentarnego, to wtedy ci parlamentarzyści się dopiero mają spotkać. To być może będzie, ile mamy teraz, półtora roku do końca kadencji, tak? Krótko przed końcem kadencji ktoś coś rzuci na stół, później będą wybory, to znaczy znowu jeszcze to gdzieś 2-3 lata będziemy rozmawiać, wstępne rozmowy będą zespołów parlamentarnych polsko-niemieckich. Tu pan poseł Jakubiak jest z Kukiz 15. Mam nadzieję, że pan w końcu wejdzie do tego zespołu posła Mularczyka i trochę ich tam rozrusza i nie tylko pana, może pan namówi innych posłów, bo to jest taka praca w takim we własnym sosie. Tam nic konkretnego się nie dzieje. A państwa tutaj też zachęcam do tego, żeby to rozpowszechniać, to dzisiejsze nagranie, żeby profesor Miszczak jest znany, Niemcy wiedzą, jakie ma know-how i myślę, że pan Paweł Zdun może to podrzuci też na Twitterze do ambasady niemieckiej i innych tutaj instytucji, żeby ambasada niemiecka tego dzisiejszego wystąpienia nie musiała długo szukać. Bo to, myślę, przyspieszy nam pewne działania. I tutaj zgadzam się z profesorem Miszczakiem. 53 rok to jest mit. Życzenie się Polski, reparacji, odszkodowań i tak dalej. Wielokrotnie to wspominałem. 23 sierpnia, 53 rok to była niedziela. Nie ma tego dokumentu, Niemcy o tym wiedzą. Nawet jeżeli by był ten dokument, to dotyczył NRD, a wiadomo, że PRL nie uznawało, wtedy jeszcze się mówiło NRF, teraz RFN. Także nie można było się rzec wobec tego państwa, które nie egzystowało, które nie istniało. Nie uznawało się go, tak? No, i to Niemcy wiedzą, bo w każdej uchwale w Bundestagu, ja pisałem też ekspertyzy dla Sejmu i tak dalej, kilka takich ekspertyz, w każdej uchwale Bundestagu jest powtarzane jak mantra 53 rok. A wtedy się powtarza, jeżeli nie ma się dokumentów, to wtedy się staje takie, wiecie, kłamstwo
powtarzane staje się w pewnym momencie prawdą, ale myślę, że nie do końca. Lub tak, pan Paweł Zdun mówi, że to jest fakt medialny, tu ktoś mówi o prawie Goebbelsa i tak dalej. Także nie będziemy tu na ten temat dywagować, ale to są sprawy, o których sami Niemcy wiedzą. Oni wiedzą, że tego dokumentu nie ma. Ja to sprawdzałem w niemieckich archiwach, nie ma tego dokumentu. Tak? Także tu nie bójmy się tego. I tak jak pan profesor Miszczak wspomniał, jest możliwość politycznego podjęcia tego tematu. Tak? Mamy możliwości. I tu na początku pan profesor wspominał o odszkodowaniach wypłacanych pracownikom przymusowym w Anglii i tak dalej. Izrael się kłania i tak dalej. Ja reprezentowałem kilka osób przed sądami niemieckimi, właśnie też były to dzieci, właśnie ten syndrom tej generacji, tych dzieci urodzonych już po II wojnie światowej. To jest duży problem. Niemcy wypłacają to tam, gdzie trzeba, ale Polska, wschód jest blokowany, tak? Praca przymusowa jest blokowana. Orzecznictwo niemieckie się coraz to bardziej rozrasta. Płaci się już za pobyt w getcie, tak? Już to jest uznawane jako praca i tak dalej, do czasów emerytalnych, a w kierunku Polski blokada, zero. A ja teraz mówię i pytam, czy nie jesteśmy wszyscy w tak zwanej wspólnej Unii Europejskiej, czy Unia Europejska i Niemcy nie mówią o praworządności? Dlaczego, właśnie, dlaczego nie są tak jest te czasy uznawane dla ludzi zamieszkujących Polskę? Ja uważam, że to jest dyskryminacja, to jest niezgodne z prawem unijnym, tak? Ale z kim? Tak, proszę. Tylko może bym uzupełnił to, co pan mecenas powiedział, żebyśmy się dobrze zrozumieli. My nie chcemy konfliktować stosunków z Niemcami. My chcemy po prostu tylko własnych praw. Po prostu uważamy, że to jest normalne jak prawo natury. Koniec dyskusji. Stosowane na całym świecie. Proszę Państwa, dam Państwu taki przykład, bo przecież Niemcy, oczywiście Państwo wiecie, stworzyli te obozy koncentracyjne nie tylko w Polsce, ale w Afryce też, nie? Państwo wiecie, jest teraz dyskusja prowadzona ze stroną, nie chcę powiedzieć afrykańską, ale taka była Namibia, proszę Państwa wiecie, to jest Windhoek, to jest południowa Afryka. No i co się okazało? Nowy minister spraw zagranicznych, Maas, pojechał i rozmawiał ze stroną właśnie tą południowoafrykańską, tak można powiedzieć, i powiedział, że Niemcy będą płacić odszkodowania. To jest nowiutkie, to jest nowa informacja. Tylko wyobraźcie sobie Państwo, na co on chce płacić te odszkodowania. Na renowację budowli kolonialnych niemieckich w tym obszarze. Oni zamordowali wtedy 300 tysięcy ludzi. Żeby Państwo wiedzieli. To było 2005-2007, Państwo pamiętacie? 1905-1907 wieku. To była tak zwana Meiji wojna. Nie wiem, czy Państwo wiedzieli. Niemcy zniszczyli po prostu tych mieszkańców tego obszaru. Wysłali ich na pustynię i to był taki otwarty, przepraszam, tak mówię jako oksymoron, otwarty obóz koncentracyjny. To znaczy nie dali im wody, pożywienia i oni... I obliczają dzisiaj, to są obliczenia, nie wiem, dane są nowe, ale to są też obliczenia tych państw afrykańskich. To jest około 300 tysięcy mieszkańców, czyli 1/3, nie? Zostało zamordowanych przez stronę niemiecką. Dzisiaj się o tych odszkodowaniach mówi. Tylko mówię, tworzy się jakąś fundację, na którą się przelewa pieniędzy. Ja nie mam, proszę Państwa, nie mam nawet, jeżeli można byłoby coś takiego też zrobić, ja bym nie miał żadnych pretensji do tego, tylko trzeba po prostu zrobić ten pierwszy krok i powiedzieć, jest problem niezałatwiony. Po prostu tak, proszę Państwa, to jest bardzo ważna sprawa i to jest, i dlatego mówię, jeżeli się rozmawia z całym światem ten temat, a chce się odgrywać rolę globalną na tym świecie, no to globalne mocarstwo, Niemcy są tym globalnym mocarstwem gospodarczym, musi mieć niebywałą moralność, proszę Państwa, wprowadzi tą moralność do polityki zagranicznej państwa niemieckiego.
Nie, rozumiecie państwo, o co mi chodzi? Żeby mieć, żądać miejsca na samej górze w stosunkach międzynarodowych, w nowym wymiarze tego, że tak powiem, tego obrotu międzynarodowego, tego systemu międzynarodowego jako to mocarstwo, to trzeba wyczyścić przeszłość. I tu się zgadzam też, ale nie idealista, realista, naprawdę. To jest z Niemcami, to wszystko można zrobić i oni tego chcą, oni się proszą o to. A Polska, Polacy są na kolanach i nie chcą tego. Za chwilę na czworakach będziemy biegać, tak? To wtedy jeszcze mniej widać. Jeżeli nie podejmiemy tego wątku teraz, to go nigdy nie załatwimy. I tu profesor Miszczak słusznie zauważył wątek Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Ja to śledzę prawie codziennie. Dzisiaj rano też byłem na stronie Trybunału Konstytucyjnego. To jest sprawa dotycząca immunitetu jurysdykcyjnego. To znaczy możliwości pozywania Republiki Federalnej Niemiec w Polsce przed polskimi sądami. I Włosi to już mają, praktykują, pozywają Republikę Federalną Niemiec przed swoimi sądami, robią to. A ja sprawdziłem pod koniec października, wpłynął ten wniosek 100 posłów i do tej pory tylko jest ten wniosek 100 posłów się znajduje na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa z lutego, kiedy prezydent Andrzej Duda złożył wniosek w sprawie tej ustawy IPN-u, tam już jest korespondencja, tam już uczestnicy się zgłaszają, swoje stanowiska i tak dalej. A tu od października nic się nie dzieje. No myślę, że pani prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska powoli udrożni i przypomni tutaj uczestnikom postępowania, że nadszedł czas chyba działania. Chyba, że potwierdzi się ta teza, którą coraz to częściej chyba będę cytował, że to jest tylko króliczek, który nigdy nie ma być złapany i zjedzony, tylko ma być goniony. Że polskie elity, zarówno prawnicze, jak i polityczne, tylko będą wykorzystywały te tematy przed wyborami, bądź to samorządowymi, bądź to do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu. Bym powiedział, przy każdorazowych wyborach będzie ten temat podgrzewany. Jeżeli tak, to jest bardzo źle. Bo myślę, że Niemcy chcą się z tego rozliczyć, i tylko czekają na konkretne, bym powiedział, podejście i podjęcie tego tematu. I też apeluję do państwa, niech państwo spoglądają na te strony Trybunału Konstytucyjnego, niech państwo piszą do polityków. Tu pan poseł Jakub Jak jest na sali, myślę, warto go zmotywować, żeby wstąpił jednak do tego zespołu i innych posłów też. I zróbmy to teraz, bo jak mówię, Niemcy chcą, i dzięki profesorowi Miszczakowi, dzięki profesorowi Gontarczykowi właśnie myślę, że to możemy zrobić i przyspieszyć. Dziękuję. Dziękuję panie mecenasie, ale jeszcze bym dodał odwocem do tego, co pan mecenas powiedział. Naprawdę jest, bo może w Polsce nie jest to dobrze odbierane. W Niemczech rządzi koalicja CDU, CSU, SPD i ta lewicowa sprawa, ta kwestia tam, powiedzmy, lewica od centrum do lewa, łącznie z tak zwaną lewicą, czyli postkomuniści, oni są otwarci na te argumenty. W Polsce Polska nie wiem, dlaczego to się nie dyskutuje na ten temat. Naprawdę to nie jest kwestia nie do załatwienia. My nie chcemy rujnować całego dorobku polsko-niemieckiego po wojnie, bo były przecież różne inicjatywy. My chcemy, że tak powiem, uzupełnić to, żeby to było po prostu, powiedzmy sobie, doskonałe. Może trzeba by było w takim ukryciu. No. Jeszcze tylko tu dołączę, żeby to było doskonałe, myślę, że można jeszcze przyspieszyć, można by przyspieszyć wtedy, jeżeli Trybunał Konstytucyjny zajmie się tym wnioskiem 100 posłów dotyczącego immunitetu jurysdykcyjnego, bo jeżeli będzie można pozywać przed polskimi sądami Republikę Federalną Niemiec, to gwarantuję państwu, że mamy jak nie kilkaset tysięcy, to kilka milionów tych pozwów przeciwko Republice Federalnej Niemiec przed polskimi sądami. Bo tak jak tu państwo siedzą, każda rodzina była tym dotknięta. Żyją spadkobiercy, tak? I jeżeli to zrobimy, jeżeli będzie fala pozwów przeciwko Republice Federalnej Niemiec przed polskimi sądami, to też przyspieszy tutaj cały proces i będzie to możliwe, żeby pokazać też rozmiar tych szkód i rozmiar
tej tragedii, ludzkiej tragedii, która do tej pory nie, za którą do tej pory Republika Federalna Niemiec nie odpowiedziała. A dlaczego Republika Federalna Niemiec? Bo Republika Federalna Niemiec według własnej doktryny jest następcą prawnym III Rzeszy. I tu mamy ciągłość i nie ma żadnego problemu, żeby to zrobić. A tu niedaleko Placu Trzech Krzyży jest Niemiecki Instytut Historyczny. Kilka lat temu to badałem. Wtedy był własnością niemieckiego Skarbu Państwa, brak immunitetu. Kilka pozwów na początek i możemy już zajmować tę nieruchomość, a to będzie już kilkanaście milionów, które można wykorzystać. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna kwestia, też mówię tylko uzupełnienie tego, co pan mecenas powiedział. Wykorzystajmy też prawodawstwo niemieckie, państwa niemieckiego, bo to jest bardzo ważne. W 1998 roku, proszę Państwa, w 1998 roku w Niemczech obowiązuje ustawa o uchyleniu narodowo-socjalistycznych ustaw. Czyli to, co było przeszłością, jest, jeżeli tam można było coś takiego zrobić, i w 98 roku, dlaczego nie można tego zrobić właśnie z Polską, z tym, że tak powiem, z tym okupowanym przez Niemców państwem, który jest, że tak powiem, per se, że tak powiem, częścią tych ustaw narodowo-socjalistycznych, w tym podczas okupacji. Proszę Państwa, ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja przepraszam, że tak się tutaj do mikrofonu wyrywam, ale muszę już iść. Chcę powiedzieć tak, że panie mecenasie, nie byłbym takim optymistą, jeżeli chodzi o ten immunitet jurysdykcyjny, dlatego że z polskimi sądami może się okazać tak, że to my Niemcom będziemy płacić odszkodowania. Jeżeli będzie wykładnia Trybunału, to będzie inaczej. Ja wiem, tylko ja mówię o tym, że polskie sądy różnie orzekają, nie w zależności od strony, na której się znajdują. Natomiast proszę Państwa, ja z posłem Mularczykiem na ten temat odbywam bardzo częste rozmowy, bardzo częste spotkania. Nie czuję jakiegoś takiego wielkiego parcia parlamentu do wyjaśniania tego. Być może teraz zbyt intensywnie mówimy o koalicji ze Stanami Zjednoczonymi. Być może nie chcemy nowych frontów. Mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości. Ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, natomiast ja sądzę, że takie jest tłumaczenie. Pan poseł Mularczyk był w Bundestagu niemieckim, rozmawiał z jedną z komisji na ten temat. Mówi, że został przyjęty tam przyjaźnie, nie wrogo, tylko przyjaźnie. Wiem, że jak w tej chwili jest w archiwach jakiś zamknięty ten zespół parlamentarny, szukają ten, ale zdziwiony jestem pana profesora tutaj oświadczeniem, że nie został zaproszony. Ja się ciągle dopytuję, to jest z mecenasem jestem w kontakcie, z panem Bogdanem jestem w kontakcie, ja tego nie publikuję, dlatego że nie mam do tego praw, uznaję, że pańskie prawa do tego są, więc ja specjalnie to robię, nie poprzez indolencję jakąś, tylko specjalnie, dlatego że uważam, że to nie powinno być rozdawane, tylko to powinno być sprzedane. Po to, żeby pan miał potencjał do szukania następnych takich, bo nikt, się okazuje, że są instytucje, fundacje, miliardy złotych i nie ma 20 tysięcy złotych na to, żeby komuś pomóc w szukaniu ważnego dokumentu. Chcę zapewnić, że mamy już nowe dokumenty, takie odnaleźliśmy. Naprawdę zaskakujące, gdzie jest z 70 roku, gdzie jest... Ja rozmawialiśmy na ten temat, zdaje się. Przedwczoraj chyba u mnie w biurze poselskim. Natomiast jeżeli chodzi o moją osobę, proszę Państwa, ja niebawem wchodzę jako wiceprzewodniczący do Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT i dla mnie się zaczyna nowa epopeja, że tak powiem, komisja królowych komisji, i obawiam się, że tam mnie to wchłonie i reparacje wojenne będą musiały być przeprowadzane przez pana posła Mularczyka, dlatego świadomie nie angażuję się w to, żeby nie zacząć i nie porzucić. Nie? Tylko to musi być profesjonalnie zrobione, ale jestem spokojny, dlatego że jak widzę tyle poważnych osobistości intelektualnych tutaj, to myślę, że nie odpuścimy. Chcę tylko przypomnieć, że ja jako pierwszy parlamentarzysta w tej kadencji o tym głośno powiedziałem w radio, to była Trójka. I to się gigantycznym echem odbiło w Polsce. Być może trzeba znowu przypomnieć o tym. Ja bym poprosił ten materiał, ja mam dość poważne zasięgi na swoich Facebookach i Twitterach. To by trzeba było wrzucić i natychmiast mamy całą akcję. Natomiast ja myślę, że jakaś strona internetowa czy coś i to można kupić. Po prostu musi pan, nie wiem ile to ma kosztować, wskazać miejsce albo na Allegro wystawić zwyczajnie. To proszę link, ja na swoim Facebooku czy na swoich tych kanałach opublikuję, gdzie to można kupić i dowiedzieć się. I z całą pewnością się trochę ruszy, naprawdę. Myślę, że byłby odzew, ponieważ jest wiele rodzin, chyba mnóstwo rodzin, które mają wyliczone swoje straty i to mogłoby natychmiast zostać
w drugą stronę, tylko że pod warunkiem, że ludzie się zapoznają, bo inaczej to tylko dowiadują się z Gazety Wyborczej, że już dostaliśmy odszkodowanie i że to jest 18, coś tam jakieś część 18 miliardów. Ja powiedziałem o skali biliona i tam to są wszystko, ewentualnie ktoś to jeszcze wyliczy, będą nowe materiały. Ale niech pan zobaczy, nie za materiałów powiedziałem 4 biliony złotych, a to nie mniej, nie więcej, tylko 1,7 biliona dolarów, nie? Proszę Państwa, ja dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Ja z panem profesorem będę miał kontakt. Zdaje się, że pan Bogdan ma kontakt. Ja pana zaproszę na tą komisję. No. O, dziękuję bardzo. To właśnie o taką reakcję chodzi, o takie działanie chodzi. Ja myślę, że jeszcze można by było zrobić jedną rzecz. To znaczy w tym momencie zainteresować bardzo poważnie Republikę, żeby zrobiła specjalną audycję, która by była może przez panią Stankiewicz, redaktorkę, poprowadzona, która by była właśnie z panem, z całą trójką plus jeszcze dodatkowo, żeby stworzyć sytuację, która będzie przede wszystkim pokazywała, że są fakty, że są dokumenty i że można z tym coś zrobić. Jeśli mamy cokolwiek działać, to musimy działać publicznie przez telewizję, bo to jest bardzo istotne, żeby jak najszersze społeczeństwo dowiedziało się o tym, bo wtedy będzie olbrzymie poparcie. Chciałbym powiedzieć tak, że jest to, że nasza jakby inicjatywa jest odpowiedzią na apel prezesa Kaczyńskiego. W wywiadzie dla sieci, dla Karnowskich powiedział, że to, zresztą on zawsze konsekwentnie o tym mówił, że należą się odszkodowania, że Polska nie może płacić za to, co zrobili nam Niemcy i nasza jak gdyby inicjatywa jest odpowiedzią na to, na ten apel. No bo jeżeli wesprzemy jako społeczeństwo polityków, to mamy jakąś szansę. Ja myślę, że jest to sprawa, która jest bardzo ważna dla milionów ludzi w Polsce, bo ponieważ miliony były poszkodowane. Moja rodzina była poszkodowana, moja matka. I myślę, że jest tych ludzi miliony. I ci ludzie mają swoje dokumenty, mają szacunek swoich strat, które ponieśli w czasie wojny. I myślę, że w ten sposób stworzymy pewną atmosferę w ogóle w tym kraju, żeby wreszcie do tego ruszyć tą sprawę, ponieważ nie było takich możliwości przez lata. Dzisiaj jest idealny chyba moment. Dlatego, jak myślę, chyba to jest ważne i na pewno to pomoże jeszcze w wyjaśnieniu wielu innych spraw, które teraz narastają, tych kolejnych żądań od Polski. Tu wszystko jest w tym, kto jest odpowiedzialny, kto ponosi i kto powinien zapłacić. I my w ten sposób się obronimy. Dziękuję. Wiesław Abraham, zacznę nieco żartobliwie, chociaż zakończę bardzo, bardzo poważnie. Mianowicie za czasów prezydentury pana profesora Lecha Kaczyńskiego powstał taki raport, ale okazuje się, że kiedy pani Gronkiewicz przejęła władzę, zabrakło paru tysięcy złotych na przetłumaczenie tego raportu na język niemiecki. To jest pokazywanie, jak podchodzą ci nasi, że tak powiem, partnerzy w Polsce do tej sprawy. To jest skandal. A teraz już zupełnie poważnie, ponieważ dziadkowie mojej żony najpierw zostali wyrzuceni przez Niemców z domu, zabrana została ich willa, łącznie z obrazami, z wyposażeniem, ze wszystkim, a dziadek zginął po roku w KL Auschwitz. Drugi dziadek mojej żony zginął w Katyniu. Mój dziadek cudem uniknął śmierci w Katyniu. I dlatego ja uważam, że powinniśmy podnieść się z kolan i zrobić to, co Amerykanie zrobili na wniosek lobby żydowskiego. Mianowicie bardzo przepraszam pana, ale muszę jednak interweniować. To jest czas na pytania. Skorzystajmy, że mamy pana profesora tutaj. Mamy znalazcę publikacji. Pan pozwoli, to ja zadam pytanie. Kiedy powstanie proszę. Polski Just? Dziękuję. Za ile? To jest 447. Tak popularnie asumując. Od tego, gdzie pan zacznie.
Przepraszam bardzo, ja nie wiem, kiedy powstanie Just Act, bo to chodzi o to, to 447, jak pani tutaj słusznie powiedziała. To jest kwestia, że tak powiem, stosunków, powiedziałbym, polsko-żydowskich raczej w tej chwili. Oczywiście to jest konsekwencja okupacji niemieckiej. No to... Nazewnictwa prawdopodobnie pan użył, bo taki dokument w sprawach niemieckich. Niemieckich, tak, ale... Tak, tak, nie, ja rozumiem oczywiście, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że za tym aktem stoi stoją Stany Zjednoczone. Przecież to jest nasz sojusznik. Więc tutaj trzeba było, no ja nie wiem, ja tylko interpretuję to, co widzimy, czy co czytamy, więc ja nie wiem, czy coś takiego powstanie. Ja uważam, że my możemy, myślę, że strona niemiecka jest na tyle odpowiedzialna dzisiaj. To nie jest naiwne, naprawdę. Myślę, że to jest też pewien nowy etap polityki zagranicznej Niemiec, bo oni są w takiej sytuacji, oni państwo wiecie, są skonfliktowani ze Stanami Zjednoczonymi w tej chwili. Rozgrywają tutaj jako hegemon te swoje stosunki na kontynencie europejskim. Potrzebują sojuszników oczywiście, powinniśmy to po prostu wykorzystać. No. To ja tylko tak króciutko. Ogląda nas w internecie profesor Żerko, nie wiem, czy pan kojarzy, i właśnie komentował to, jeżeli chodzi o ten 53 rok, ma o inne zdanie co do tego. Jest takie opracowanie przez niego przygotowane, reparacje i odszkodowania w stosunkach między Polską a RFN. Czy pan profesor je zna i co pan o nim sądzi? Dziękuję. Oczywiście pan profesor Żerko jest wybitnym specjalistą, jeżeli chodzi o stosunki polsko-niemieckie. Jest historykiem, jestem politologiem. To znaczy fakty historyczne trzeba obrócić w operacyjną politykę w stosunku do Republiki Federalnej Niemiec i trzeba po prostu nie opierać się tylko na historii, na tych, to są twarde fakty i na wymiarze, tak powiem, stosunków historycznych, to znaczy co my wiemy, ale tu też chodzi o przyszłość stosunków polsko-niemieckich i ta kwestia oczywiście będzie zawsze stała, że tak powiem, między dwoma narodami. I to trzeba po prostu rozwiązać bez względu na to, czy pan profesor jest zdania, to jest znane zdanie, że w 1953 roku byśmy się zrzekli. Są różne interpretacje na ten temat. Można sobie na przykład zacytować pana Sandorskiego też, że tak powiem, z Poznania. Myślę, że pan mecenas Hambura jest też innego zdania. Po to jesteśmy tutaj, proszę państwa, żeby dyskutować na ten temat, ale nie ma żadnej dyskusji, nie dopuścimy do tej dyskusji, żeby dyskutować na temat krzywd, które nam zostały wyrządzone. Tak, ja chciałem przeczytać pytanie przysłane przez panią Joannę Mieszko-Wiurkiewicz z Berlina. Czy przy podliczaniu naszych strat wojennych zostały uwzględnione sumy, które okupant zagarniał przez 5 lat z naszego banku? W nawiasie podatki, wszelkiej maści oraz należności za, w cudzysłowie, opiekę militarną. Tak, tak. Niemcy nazywali okupację polską opieką militarną i finansowali z kieszeni Polaków całą swoją machinę wojenną używaną w Polsce. To znaczy, każda niemiecka kula wystrzelona do Polaka i każdy karabin, każdy mundur i każdy motocykl oraz każdy kawałek sznurka, na którym powieszono Polaka, wszystko to łącznie z prowiantem i narkotykami dla żołnierzy było opłacane przez Polskę z góry. Czy też te pieniądze przepadły i wypadły z polskiej świadomości, bo przeszły do Reichsbanku? Jak została ta sprawa przez autora potraktowana? Były to ogromne sumy. Pisze o tym w swojej książce z 2005 roku Götz Ali. Hitlers Volksstaat Raub, Rassenkrieg und Nationaler Sozialismus. Po polsku państwo Hitlera. Wydane w 2014 roku. Ja dziękuję bardzo za to pytanie, bo to jest bardzo istotne pytanie. To oczywiście pani ma oczywiście rację. Wojska okupacyjne kazały, ja to mówiłem, zasygnalizowałem to w swoim wystąpieniu, kazały się utrzymywać. Czyli okupacja była finansowana przez ludność, że tak powiem, podbitą. To na przykład takim właśnie tutaj jest wszystko opisane, to jest jeden z najważniejszych dokumentów zaprezentowanych w Norymberdze, to jest ta misja Odyla Globocznika, to jest austriacki nazista, który tutaj prowadził, że tak powiem, statystyki w general gouvernement, to się nazywa, to jest to, co było tam, powiedzmy sobie, w tym gubernatorstwie za Hansa Franka i tam są wszystko wyliczone.
polska ludność musiała płacić na utrzymywanie żołnierzy Wehrmachtu. To było 400 tysięcy wtedy tutaj, w tym okresie. I oczywiście oni zawyżali to wszystkie te swoje, tego, żeby więcej tutaj, tak, oni po prostu oszukiwali też swojego, że tak powiem, szefa, że tak się wyrażę. Państwo wiecie, że była stworzona taka specjalna fundacja odszkodowawcza, ale w ramach, że tak powiem, tej machiny niemieckiej. Mówię tutaj przede wszystkim o Bormanie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w 1944 roku Bormann zorganizował takie spotkanie w Szwajcarii na temat, co będzie po Niemcach, to znaczy co po II wojnie światowej będzie, jak Niemcy przeżyją. I tam zostało pokazane bardzo fajnie współpraca tej oligarchii niemieckiej z tą zagraniczną. Zresztą CIA to podsłuchiwała, też wiedziała o tym, żeby Państwo wiedzieli, więc współpraca była bardzo fajna. Tylko co chciałem powiedzieć, też ten dobrobyt niemiecki powojenny bazował też na tych rabunkach. Żeby Państwo wiedzieli, to się z powietrza też nie wzięło. No to są, mimo tych reparacji, mimo tych, co tu pan profesor powiedział, mimo tego, że tak powiem, oczyszczania tych stref okupacyjnych przez państwa okupacyjne Niemiec, to tego do końca też nie można było zrobić. Ale co jeszcze było bardzo ważne, proszę państwa, tutaj w całym wymiarze, Niemcy mieli niebywałą siłę wykwalifikowanych robotników, którzy byli zatrudnieni w przemyśle i oni, jak zaczęli otwierać nowe fabryki po wojnie, po 1949 roku, to od razu mieli tą przewagę technologiczną nad tymi, którzy, że tak powiem, rabowali z tych terenów. Na przykład, jak Państwo wiecie, jak Związek Sowiecki tam demontował całe fabryki, to nie potrafił później z tego zbudować nic, nie? Bo nie było tego know-how intelektualnego. Więc tutaj to jest bardzo ważna sprawa, że co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć tutaj, że Niemcy też skorzystały z tego, i też powinny się na tym zastanowić, że to, co jest dzisiaj tą potęgą gospodarczą Niemiec, zostało zbudowane na, że tak powiem, na nieszczęściu tej Europy okupowanej. Plan Marszala, ja bym powiedział, że widzi pan, plan Marszala to jest bardzo ważna rzecz, ale ja bym tutaj powiedział, że raczej to te rzeczy zrabowane dały ten asum do tego bogactwa, nie plan Marszala. Dlatego powołałem się na tą kwestię spotkania, które zorganizował Bormann tam w Szwajcarii, bo tam są wszystkie rzeczy wyliczone, więc ta cała, że tak powiem, później reforma gospodarcza, ten cud gospodarczy, kanclerz Erhard, nie, lata 60., to jest gospodarka niemiecka, która oczywiście coś z powietrza, proszę Państwa, z powietrza się nic nie bierze w życiu. To muszą być jakieś konsekwencje, jakaś logika. Ale ja chcę tylko wiedzieć, żeby społeczeństwo niemieckie, dzisiejsze społeczeństwo niemieckie miało świadomość tego, że jest częścią tej Europy, ale ta Europa, że tak powiem, tej Europie zawdzięczają to, kim oni dzisiaj są, że tak w Europie, są potęgą gospodarczą. Proszę wyjść tutaj. Dzień dobry, Włodzimierz Zbigniew Czarzasty. Tak, Niemcy nie mają konstytucji, mają ustawę zasadniczą. I 116 artykuł mówi, że obywatelem Niemiec jest każdy człowiek, który urodził się na terenach, które w 1937 roku należały do Rzeszy. Jeżeli tak, to znaczy, że Bundesrepublik ma prawo do jurysdykcji, czyli połowa obywateli polskich może zostać ukarana przez państwo niemieckie, jeśli coś zrobi, co się temu państwu nie będzie podobać. Tak, dokładnie. I chciałem się, może mecenas Hambura jako prawnik by się wypowiedział, czy ja dobrze rozumuję, bo może się ludzie po prostu boją, no, że wsadzą ich do więzienia, jak będą się upominać o reparacje. Dziękuję. Nie, źle pan rozumuje. Prawo karne jeszcze nie obowiązuje w Gliwicach, w Opolu. Tam są inne wątki, i wie pan, ale ten 37 rok, ten wątek jest bardzo ciekawy. To tylko taki ekskurs krótko wrzucę co do pochodzenia, bo wtedy te osoby, które się rodziły w tych terenach i było nabywane obywatelstwo
po rodzicach, no to wtedy można było ten cały wątek przesiedleńców, późnych przesiedleńców, całkiem spóźnionych przesiedleńców. Ja też zaliczam się do późnych przesiedleńców. W 1978 roku opuściłem Polskę, mając 17 lat. To są wszystko ciekawe wątki, ale to już za chwilę staje się historią. O wiele ciekawsze są wątki, a o tym mało kto wie, że wystarczy teraz 8 lat pobytu zgodnego z prawem w Niemczech, ażeby dzieci cudzoziemców równolegle do swoich obywatelstw nabyły obywatelstwo niemieckie. I o tym mało kto wie. Także tu Polacy wyjeżdżający teraz za chlebem do Niemiec, zgodnie z prawem, stosując się do zasad prawa unijnego, jeżeli tam się rodzą ich dzieci i tam 8 lat już przebywają, to już są Niemcami, a o tym mało kto wie. Także to jest większy problem. Ten problem za chwilę będzie nas dopadał i to bardzo konkretnie. Tak? A tu jeszcze nawiążę krótko do pytania profesora Żerki z Poznania. Tak, znamy się od wielu lat, profesor Żerko. Słynie ze swoich różnych ekspertyz. Razem z profesorem Sandorskim się z nim spieraliśmy w Poznaniu. Tak, sprawa mniejszości polskiej w Niemczech też jest przez niego inaczej interpretowana, ale cóż, każdy ma prawo do swojego zdania, ale on jest tylko historykiem, my jesteśmy prawnikami razem z profesorem Sandorskim. I tutaj trzeba stosować prawo, a nie patrzeć tylko historycznie na te tematy. Prawnie mamy, prawo jest po naszej stronie, bo mówię, 53 rok to jest zaklinanie rzeczywistości przez Niemców. A powiem Państwu jeszcze tak. Na początku 2016 roku Frank-Walter Steinmeier, jak jeszcze był ministrem spraw zagranicznych, a nie prezydentem, teraz przyjeżdża 5-6 czerwca, będzie w Warszawie, spotykał się tutaj z prezydentem Andrzejem Dudą. Mam nadzieję, że prezydent Andrzej Duda podniesie tutaj wątek mniejszości polskiej w Niemczech, ale liczymy na to, wspieramy go. I wtedy, 2016 rok, w Szpiglu, Frank-Walter Steinmeier powiedział, że to zrzeczenie nastąpiło 24 sierpnia 1953 roku. Tak, nie, 24, to był poniedziałek. Bo właśnie jego urzędnicy nie znają dokładnej daty. A ja wiem, z czego to wynika. Bo ja spoglądałem w te dokumenty. I tu bym poprosił pana profesora Żerko, żeby spojrzał do archiwów jako historyk, żeby się z tym zapoznał. Bo w NRD gazety pisały wczoraj, a wczoraj to u nich był poniedziałek, bo to inaczej tam wtedy raportowano, bo spotkała się wcześniej, kilka dni wcześniej ich delegacja w Moskwie. I tam ja dotarłem do dokumentu, tam są rusycyzmy w tym dokumencie, niby gdzie Polska miała się zrzekać tych swoich praw do reparacji i odszkodowań. To jest głupota i chciałbym, żeby historycy się z tym zapoznali, a potem się wypowiadali. Naprawdę, proszę Państwa, nic tak nie boli jak brak pracy. Proszę do archiwów. I to wtedy wynika z tego brak wiedzy. Proszę do archiwów, proszę spoglądać w te rzeczy. No jest Deutschland. Mam te dokumenty, czytałem, polecam. Jak mówię, a 23 sierpnia to była niedziela. I wiecie Państwo, o której oni się mieli spotkać? O 19. I wiecie Państwo, jak to było? Chyba 35 osób, tak? A oni o 19 wtedy się chowali za filarami, chodzili na mszę do kościoła komuniści, bo posyłali swoje dzieci do komunii potajemnie, tak? Nie wszyscy dotarli wtedy. A jeszcze jest pan Józef Menes, sekretarz, który tej komisji, która przygotowywała tego zespołu, który przygotowywał ten raport dotyczący szkód i strat Warszawy. I on rozmawiał z jedną osobą, która miała być wtedy 23 sierpnia obecna na tym spotkaniu, gdzie podobno zrzekano się tych polskich praw do reparacji i odszkodowania. Ta osoba powiedziała, że takiego spotkania nie było. Tak? Proszę Państwa, to są wszystko mity i nie dyskutujmy o tych mitach, bo to są sprawy już dawno wyjaśnione i chciałbym, żebyśmy przeszli do konkretów. To, co pan profesor Krzysztof Miszczak tutaj mówi cały czas, dogadajmy się z Niemcami,
Niemcy grają o większą stawkę, my też grajmy o stawkę i nie bójmy się tym polskiej stawki. Wstańmy z kolan. A jeszcze na koniec powiem, że tu pan profesor Miszczak wspomniał, że to z inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego sprawa reparacji ruszyła. Tak, ale ta sprawa i Lecha Kaczyńskiego, tak. Ale za tę sprawę, za przygotowanie tych dokumentów, z których dzisiaj możemy korzystać, za to chciałbym podziękować panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi, bo to tylko dzięki jego determinacji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 10 września 2004 roku podjął tę uchwałę. Kilka dni wcześniej miałem sygnały, posłowie Bundestagu wracali do Niemiec i powiedzieli, że nie będzie tej uchwały. A jeszcze w nocy, przed podjęciem tej uchwały, telefonowałem z ministrem Macierewiczem. Mówił, że jest trudno, że może się załamać, ale powiedział, że będzie walczył do końca. I minister Macierewicz zawsze walczy w tych sprawach do końca. I tu chciałbym jeszcze raz podziękować panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi, bo to jego inicjatywa doprowadziła do tego, że teraz mamy te ekspertyzy, zarówno co do reparacji, jak i 1953 roku, bo również powstał podzespół, taki podkomisja w Sejmie i tam właśnie też pracowaliśmy nad tym. Tam profesor Sandorski pisał ekspertyzy, inni, profesor Mariusz Muszyński, inni, tak? Hambura. Hambura też, ale to tak na marginesie. I z tego teraz korzystamy i to już mamy wszystko wyjaśnione. Nie wyjaśniajmy tego przez następne 2 lata, tylko żądajmy teraz tych reparacji i odszkodowań. Nie bójmy się własnej odwagi. Dziękuję. Brawo. Brawo. Panie profesorze, ja słyszę raport zrobiony doktora Zorbasa, który był w Stanach Zjednoczonych i przeprowadził dokładne badanie. I też sprawozdawczo z niego jest też i on zajmuje się teraz też tymi sprawami. To znaczy, to nie, on żadnego raportu nie robił na ten temat, tylko on udowodnił tak, że w ONZ-cie nie ma dokumentów na ten temat. Po prostu i dlatego to jest po prostu nieważne, no bo jak nie ma, że tak powiem, adnotacji, że ten dokument wpłynął, no ten płyn w prawie międzynarodowym jest po prostu dokument nieważny, no więc nie ma o czym tutaj nieistniejący, więc on to podobno sprawdził. Ja oczywiście czytałem to, co on pisał, no ale podobno tam był i myślę, jako naukowiec muszę mu oczywiście oddać, że tak powiem, tę część, no naukowca po prostu. Myślę, że tutaj powiedział prawdę, ale więcej nic na ten temat nie wiem. Ale to byłby dowód na to, że po prostu ten dokument, zresztą co pan mecenas Hambura powiedział, zresztą wydaje mi się, że ta argumentacja jest bardziej słuszna niż inna, bo to są oparte na faktach, a tam oczywiście nie ma sygnatury dokumentu, a tu mówimy o dokumencie, więc czymś innym jest to, czy istnieje, czy nie istnieje, więc tutaj myślę, że to, co pan Hambura powiedział, jest bardziej, jak to Niemcy mówią, plausible, czyli ważniejsze. Nie? Bardzo dziękuję panom za to spotkanie. Ja myślę, że po pierwsze tę sprawę trzeba załatwić, a po drugie być może kiedyś będziemy mogli wyjaśnić, nie wiem, czy do tego komisja sejmowa będzie potrzebna, czy jakieś inne gremium, które by wyjaśniło zadziwiającą, to jest eufemizm, niemoc dotychczasową państwa polskiego, czy wręcz torpedowanie przez pewnych urzędników załatwienia tego. Skoro są dokumenty, to pytanie, dlaczego Polska jako państwo się o to nie dopomina. Zwłaszcza teraz, myślę, że to też warto podkreślić, zwłaszcza teraz, kiedy próbują nas obciążać, nas Polskę, Polaków, za II wojnę światową, czy to w tej perfidnej akcji 447, czy to w szumie medialnym głównie w Izraelu. Więc także i z tego względu sprawa odszkodowań tych od Niemiec, pewnie też i od współsprawcy. Pamiętajmy, że okupacja niemiecka nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie pierwsze 1,5 roku wspólnej okupacji, wspólnie i w porozumieniu. Przepraszam, będę musiał bronić zgodnie z rytuałem konwencji spotkania, czyli zadajemy pytania, tak. Korzystamy z ogromnej wiedzy pana profesora, jasne. Wydawcy, nie wygłaszamy własnych Czy panowie uważają, że pokazanie w takim kontekście międzynarodowym
polsko-niemiecko-rosyjsko-amerykańsko-izraelskim sprawę jest w stanie posunąć i czy panowie uważają, że warto wyjaśniać, dlaczego ta sprawa odszkodowań dotychczas nie została poważnie przez polskie organa podjęta? Ja oczywiście nie wiem, jaka jest tutaj, że tak powiem, sensu stricto polityka rządu. A to powiedziałem, że kto poruszył ten temat, jakie były konsekwencje tego, ale powiedziałem, że brak mi jako politologowi tej operacyjności po prostu. Jeżeli się mówi A, to musi trzeba powiedzieć B albo C albo D. Trzeba być jakimś konsekwentnym po prostu w tym. Albo w ogóle nie mówić, no bo to nie ma sensu. No więc tutaj jest taka opcja. My mamy inny problem, który zresztą wydaje mi się, że pan poruszył, ale nie nazwał tutaj tego. Brak, że tak powiem, rzetelnej od samego początku, to znaczy też od 89-90 roku sformułowania polskiej narracji historycznej. I po prostu tej narracji nie ma, to znaczy, a jak nie ma tej narracji, to ta narracja będzie nam narzucana. Więc tutaj ja uważam, trzeba dyskutować, pokazywać, ale nie takimi filmikami, jak tam fajnie to było, bo to naprawdę bardzo fajny taki film był pokazany o polskiej historii na tych społecznościowych tych. Ale proszę państwa, jak to jest możliwe, powiedzcie mi państwo, jak to jest możliwe, żeby dzisiaj o najwybitniejszym Polaku nie było filmu fabularnego? Mówię o Pileckim. Pytam się. No więc o co tutaj chodzi? Przykład, proszę państwa, von Stauffenberg. Państwo znacie tę osobowość. Był film Hollywoodu finansowany przez stronę niemiecką, żeby było jasne. Najlepszy aktor grał tam tę rolę, ten aktor amerykański. Tak, to państwo go znacie tam z różnych filmów, dokładnie. I to można zrobić coś takiego. To jest człowiek, na którym się dzisiaj opiera demokratyczna narracja Republiki Federalnej Niemiec. Von Stauffenberg, który jak państwo przeczytacie sobie listy, plan von Stauffenberga, listy jego do jego małżonki. Tak, o Polakach, co on pisał. Tak, to jest, on mówi, że to jest jakaś tam kategoria trzecia, czwarta, któraś tam pod ludzie. Zresztą on był antysemitą. W tych listach też to wychodzi, że bo... Tak, to było bardzo, bardzo, bardzo istotne. I on właśnie, on myślał o tych Niemcach po wojnie, jako, że tak powiem, kontra Hitlerowi, ale on nie zmieniał koncepcji niemieckiej patrzenia na ten wschód. I to dzisiaj ten człowiek jest jakimś takim synonimem wolności czy oporu niemieckiego w stosunku do Hitlera. Dla mnie osobiście, bo tylko jedno zdanie własne, tak jak pan profesor pewnie, opór w Niemczech, naprawdę demokratyczny przeciwko Hitlerowi, to była biała róża. To jest ten opór uniwersytecki. Uniwersytecie, gdzie ja go skończyłem zresztą tam i wiem doskonale, gdzie to było, w jakim miejscu i co ci młodzi ludzie robili, jak protestowali przeciwko Hitlerowi. Oni zostali ścięci. Nie zostali rozstrzelani, zostali ścięci, młodzi ludzie, studenci. Nie? To jest biała róża, to jest Weiße Rose. Nie? To jest ten opór tych demokratów młodych, a nie tych w mundurach. No, sorry, no, to jest właśnie to. Dlatego, że nie mamy własnej narracji, to co my naprawdę musimy, mi nie chodzi o to, żeby Niemiec zrozumiał moją narrację historyczną. Nie, on musi się z nią zapoznać. Po prostu musi wiedzieć, jaka narracja jest w tym kraju. Jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, że tak jak to sprawozdanie, są jeszcze inne książki, które były wydane po wojnie, gdzie było, nie wiem czy państwo wiecie, ale chyba to z inicjatywy polskich prawników Piotrowskiego, chyba Sawickiego, pan tutaj Gontarczyk lepiej to chyba pewnie znał, jest historykiem zawodowym. Chodziło o to, że dzięki temu, że oni zwrócili uwagę na ten dziennik Hansa Franka, który był jednym z najważniejszych dowodów w ogóle w procesie norymberskim, to Polacy, a tutaj jest książka pana Piotrowskiego o tym, kto skorzystał z eksterminacji i rabunku w Generalnej Gubernii na Żydach polskich. To jest podstawa, te pieniądze zostały wytransferowane do Niemiec, były one zasilały w ogóle ten, jakby były tym paliwem wojny, przecież na tym ta wojna polegała. I teraz, i tu jest, to wszystkie pozycje są, wszystko jest wyjaśnione, jest po polsku, nie wiem, wystarczy to przetłumaczyć, wydawać na nowo, odnowić, to wszystko było po wojnie było
odnajdywane i potem było wyjaśniane. Nic nowego, tylko wystarczy do tego. Przecież jest Instytut Pamięci Narodowej, który ma to w swoich zasobach i trzeba tylko do tego wrócić i to trzeba pokazywać. W ten sposób się możemy bronić. To wszystko jest. Znaczy bronić, nie, możemy, znaczy możemy atakować już w tej chwili. Tak myślę. Ja tak po prostu mam taką sugestię, że korzystajmy z tego, co mamy. Ja myślę, że dzisiaj żeśmy zapoczątkowali dopiero początek tego, co musimy zrobić i bardzo by było dobrze, gdybyście państwo chcieli z Klubem Ronina być i zrobimy coś większego na większą skalę, na dużej sali. Poprosimy, zaprosimy ludzi, którzy będą pisali, większa może transmisja, po to, żeby rozpocząć ten naprawdę prawdziwy dialog o prawdzie i na tej prawdzie oprzeć nasze możliwości żądania, bo ja myślę, że w społeczeństwie jest, powiedzmy sobie, minimalna wiedza na temat tego, co można osiągnąć i dlaczego można osiągnąć, a w większości młodzi ludzie, którzy by nawet chcieli, nie wiedzieli o tym, że można o coś takiego się starać przy tych zakłamaniach, przy tych fałszach, przy tych informacjach, które były podawane w prasie przez polityków, przez opozycję totalną, ulica, zagranica, to jeśli tego się słucha, to naprawdę człowiek przeciętny może być gdzieś zagubiony. Dlatego myślę, że naszym zadaniem, a przede wszystkim światłych panów, pana mecenasa i może uzyskamy też z Kukiz 15 paru innych, stworzyć takie gremium, które zrobi z tego cykliczne spotkania, na przykład w Klubie Ronina, które by wyjaśniały te sprawy, nagłaśniały, rozpowszechnić, zrobić zbiórkę na wydanie pańskich dokumentów i zacząć naprawdę porządną robotę. Jeśli my zaczniemy tu, z tego miejsca, być może rząd nagle będzie chciał skorzystać z wielkiej wiedzy pana profesora, jednego, drugiego i pana, żebyśmy mogli odzyskać naszą godność po tej II wojnie światowej. A to jest już naturalne. Strasznie chciałem podziękować naszym prelegentom za wspaniałe wystąpienie i wspaniałe powiedzenie. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że państwo się zgodzicie na następne nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję. Ja po prostu czuję, że tyle jest tematów, że tyle jest tego wszystkiego, że to trzeba opracować i przygotować na tak zwane tematycznie i zacząć zrobić taki serial po prostu w telewizji, który wyszedł w telewizji Republika, być może nawet w telewizji, jeśli by się dało zrobić. Ja wiem. Tylko że to jest w tej chwili temat, który będzie mógł szczególnie.